Dzień dobry, to się nagrywa, to jest zapis ze streama, to jest The Eternal Cylinder. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że udało mi się wrzucić zapis ze streama z tej jakże dziwnej gierki, o której wszyscy nic nie wiemy. To jest, myślę, dobre określenie. To jest streamowane na Twitchku. Zapraszamy, link w opisie i w przypiętym komentarzu pod tym filmem. A my lecimy od początku, od rozdziału pierwszego, Nowe Życie. Tak, zdecydowanie. Kiedyś ta gra była pokazywana na moim głównym kanale. Ale jestem cicho. A family of little creatures called the Trebom. Trebom are not the strongest, nor the fastest, and they do not have sharp teeth. They would make easy prey for the terrible force that came to their planet. But Trebom are loyal and resourceful and very, very stubborn. It is with such a Trebom that our story begins. One clever little creature born into a cruel world who would be instrumental in bringing prosperity to its kind. O, jaki słodki. To jest Lutel, moi drodzy, tak? Narodził się Lutel. To jest historia moich narodzin. Tak wyglądałem za dzieciaka. Miałem wielką fujarkę. True story, moi drodzy. Witamy, towarzyszu. Tak, witamy ludzi z YouTube'a, dokładnie. Ale ten biały ekran, nie lubię takich białych przejść w grach, czy w filmach. To boli. To naprawdę boli. Dobra, ładuje się. Sprawdzam, czy na pewno się nagrywa. W teorii, tak? W praktyce zaraz się dowiemy. Część pierwsza. I tu się zaczyna oczywiście rolu przy naszym pięknym powstaniu i urodzeniu się z wielką fujarką. Dobre. Więc cóż, lecimy, uciekamy, bo to za nami się roluje. Na razie nie będę wam tego pokazywał, bo się boję. Nie lubię się bać. Ona powinna być troszkę niżej. Co takiego? Co powinno być troszkę niżej? A, fujarka. No ale widzisz. Ja tak się urodziłem, co poradzę, no. Tak mnie Pan Bóg stworzył. Fujarkowy lutelku. I lecimy. Dobra, bo tu ogólnie chyba... Ja już mogę niby się rolować, nie wiem, czy gra mi mówiła o tym, że mogę się rolować. I to jest końcowa, tak na dobrą sprawę. I w tym miejscu grzecznie czekamy, aż to coś nas zabije. Albo nie zabije, co kto lubi. Już wiem, która to gra. A, widzicie. My czekamy dzielnie na śmierć. W sensie ja czekam. Może nie nastąpi. Plot twist. The great crushing thing, the great cylinder had stopped. Perhaps it was safe here for a little while. How quickly it learned to use its legs and its trunk. I nasza fujarka służy oczywiście do zbierania surowców. Potrzebne nam jedzenie. Nie możemy być głodni, nie możemy być spragnieni. They were a gift from the strange voice it heard in its mind. That too was a kind of memory. Yeah. No cóż, więc tak. O tym jest gra, o tym, żeby jeść fujarką. I żeby zbierać wszystko, co się da, na przykład takie świecące kuleczki, zbierzemy czwóreczkę i na C możemy ewoluować. Jak w spore na przykład. No, wiadomo, w spore niekoniecznie tak to wygląda, ale wiadomo, o co chodzi. Just when we're starting to lubię ten dźwięk. The food from the jumping creature gave it new ones. With the right substance as a catalyst, a Trebom can transform and adapt to many challenges. Denko jest, witamy serdecznie. No i cóż, oto gra. Oto gra, w której się skacze, na przykład. Odkurzacz Teletubbiesów, no w sumie coś w tym jest. I możemy strzelać też, możemy wziąć wodę naszą, którą mamy gdzieś tam w środku, w siebie. I prawym strzelamy. I sikamy sobie tą fujarką na przykład. Nie wiem, tamte co się mogę postrzelać na przykład i... W zasadzie to na tym ta gra polega. Nie no. Spokojnie, ona jest na tyle dziwna, że ja nie wiem, na czym ona polega, ale na czymś polega na pewno. Czy ja mogę się napić wody? Tak, mogę sobie to napełnić, dobra. Mamy wodę, mamy jedzenie, tu są jakieś gazy. Hugin97, witamy serdecznie w gronie subskrybujących. Dziękujemy, że zechciałeś zasubskrybować. I tam w oddali widzimy te dziwne posągi. I do nich musimy docierać, bo w końcu ten wałek zacznie się kręcić w naszym kierunku i wtedy trzeba uciekać, wtedy on się zatrzyma na tych kolejnych posągach. I tak co jakiś czas, powiedzmy. Dziękujemy, panie Hugin97. Witamy serdecznie w gronie subskrybujących, chciałem powiedzieć obserwujących, ale nie.
I oczywiście są tu jakieś stwory, które są agresywne. Mogę na ciebie napluć. Patrz, sikam. No ci. O, dobra, jedzie, sikam. Już, spokój. Co za hop. A te jajka z drzew możesz wyssać? Czy mogę jajka wyssać? spadło. Czekaj, chodź tu, bierz to. To się odbija. Odbijam to. To jest piłka nożna, tak? Wynaleziono piłkę nożną. Sips. Przyzwij towarzysza. Hej, a co tam u was? U nas wszystko w porządku, Robalu, a co? A co, o nie, gra nam każe tam iść. Dobra, gra nam każe iść w tamtym kierunku, to idziemy. Na shifcie możemy się rolować, żeby było szybciej, ale wtedy marnuje swoją energię. Tam w oddali, nie wiem czy widzicie, tam coś się rusza takiego wielkiego. Jakby ktoś się zastanawiał, czym jest ta gra, to ja odpowiem wprost, nie mam pojęcia, czym ona jest. Mimo, że w nią już grałem, to jest tak zadziwiająca. Bo ja już nie mam miejsca, dlatego, no ta. Czeka, zeżryj se czwórkę. Duke, dodałam do listy życzeń po streamie, Lutelowi ją pokażę. Na pierwszy rzut oka spoko nawet wygląda. Jaką gierę mi znaleźli. O, mamy, zjadłem to. Czekaj, co to jest, kurde? Co to za jajo? No to nie jest o transformacji? Nie, nie. Zeżarłem to i to mi odnowiło wodę trochę. No dobre, to idziemy dalej. Tu są takie śmieszne rybolce w środku. Chodź tu, stój. Nie wiem. Nie wiem, co brali twórcy tej gry. Ale są cudowni, że stworzyli takie coś. Ojej, to mnie bije. Co mnie bijesz, kurde, bo kolegę zabrałem? Mój kolega. Kurde, co za grube ból, wybiją mnie. Ej! Spadać ode mnie. No dawaj, cię zabiją zaraz. To mopsy są, tak. Tyś widziała takiego mopsa, kurde. No i zobaczcie trochę na ten pysk. Ej, no co się przykleili do mnie? Spadać, dobra, nie chcą mnie, idę stąd. Ja miałem iść w jakim kierunku? W tym kierunku. O nie, tu jest pan Wielka Morda. Lubię Minecraft, witamy. Już nie mam miejsca. Siema, panie Wielka Morda. No halo, co jest? Nie mogę tam wskoczyć. Dobra. I tu mamy chyba wejść, bo tu ktoś umarł wcześniej. Surrounded by this light, the Trebum knew things it had not known before. It knew the older Trebum had carried this light for a long, long time. And it knew that now that responsibility had passed to the next generation. Yes, życie. This young Trebum had to carry the light to those great towers in the distance. Dzień dobry, wasza wysokość. Damy. It could have stayed here to learn many old things, but the cylinder would not allow it. No i trzeba spierdzielać teraz, bo rozwala to coś, ten wałek. Run, the inner tam. Run. The towers would not stop. Run, Forest, run. They were activated. Dobra, jedziemy. Roll to move faster, roluję. Patrzcie, jak ja się roluję pięknie, jak jestem roller, coaster. Może byście wy się tak rolowali. Właśnie. Lepiej nie. Wow, ale gro, co mi tu przy... Co tu się stało? On się, kurde, tepnął jakoś? Dobra. Udało się, jesteśmy bezpieczni. Patrzcie, jak tebie spierdzielał. Patrzcie, jak umrze zaraz, Wielka Morda, jak się otworzy, będzie uciekał. Uwaga. Witam, Czachozaurze, witam, Liter. Witamy, Czachozaur. No, gościu nie wie chyba, co go czeka. Chodź do mnie, chodź do mnie. Ja cię uratuję, chodź tu. No, chodź tu. Co za świnia gruba. Nie przyszedł tu do nas. Podły cylinder, no. Ja się nie boję, jestem mały, ja się nie boję. To mały mówisz ostatnim razem, że masz się... Siups. The voice inside the Trebum's memories. Co to za dziwna dupa? Nie wiem, czy Bzyk znasz taki horror inną częścią ciałą i szczękami. Co tu jest? Dobra, chyba jak... on przeżył? Ty, on przeżył! O familii będziemy robić. Where were the others? Będziemy szukać. Ogólnie to chyba jest checkpoint za każdym razem, jak przejdziemy przez tę wieżyczkę, więc jak się zabijemy,
to tu nas zrespi, chociaż autosave'y też są. No dobra. Czy to jakiś remaster Spore? Nie, ale twórcy mówili, że inspirowali się Spore, tworząc tę grę. Zaraz tu znajdziemy innego chłopka, to możemy, wiecie, to będą takie zagadki, tu będziemy tworzyć sobie rodzinkę i każdy będzie miał inne cechy, nie? Możemy zrobić takiego kwadratowego Sporka na przykład. Gdzie my, kurde, jesteśmy? Ta gra się bardzo przyjemnie ogląda. Ano. Co cię ominęło, Mega Yahoo? Patrzenie na moją fujarkę cię ominęło na przykład. Co, jak wejdziesz na cylinder? No to się też dowiecie w końcu pewnie. No tam... No, nie spoileruj innym. Jak widzieliście mój film na głównym kanale, to wiecie mniej więcej, co się dzieje. Co to jest? O, tu jest zimno. Tylko tu nie jest być. Żółtego śniegu. O kurde, spadamy stąd, bo tu jest zimno. Potrzebuję picia. Dobra, przestań się rolować. Tu jest Ślimor. Siema, panie Ślimor. Nie wiem, Ślimory się biją, czy nie? Nie, Ślimory gra, się... Gra, którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Ślimory mogę przesuwać. No to jest pytanie, czym jest ta gra? Nie wiem, ale jest. No czymś, nie jest grą komputer. Tak powinien wyglądać gra komputerowa, a nie tam, kurde. Towarzysz Luther potrzebuje picia. Tak, to jest sztuka. To jest dowód na to, że gry komputerowe to sztuka. I ładna muzyczka jest. Chyba nie jest za głośno, co? Nie, bardzo, ale bardzo przyjemna jest muzyka też. Jest jajo, mamy jajo. Szykujcie dupale. Jajo. Więc tu musimy położyć. Jej! Gwetue nie! Dobra. Kto pierwszy wyda 5000 Luther coinów w odpowiedni sposób, to zostaje nazwany. Kto? Ty chcesz? No dobra, ty chcesz. To nie chcesz mieć więcej od Witolda w dobra, takim razie. Dobra, to pierwsza ten. Magiczna, ciekawe, taka długa nazwa magiczna. A jak coś, to oddam reszcie punkty, na spokojnie. Tak, będziemy oddawać. Muszę kredka, bo magiczna kredka się nie zmieści. Może być kredka. A właśnie, bo ja swojego nie nazwałem. Gegul, kurde. Czekaj, jak ja mogę... Ej, to nie ma być jakiś Gegul. Dobra. Mamy magiczną kredkę. Chodź, magiczna kredka. Czekajcie, jak tu się przełącza? Już nie powiem... Elo, halo, halo. Na tabie coś mogę? Nie chcę być Gegul. Ej, co to było? Czekaj. Stój. Stój. Co tam wciągasz? Kurde, też masz fujarkę. No stój, bo skoczę na ciebie, to się odbije. Ja pierdziule! Co wciągasz? Ale ty miałeś nie nazwać się? No właśnie nie wiem, jak to zrobić, wiesz, o to chodzi. Nie mam pojęcia, jak się nazwać. Q-I może. Może I. Log, help. Nie refundy, nie udało się obstawić, to przegrali. Nie da się już tej części? Nie da się tego pierwszego? Nie wiem. Ale kredkę dałeś, jak grę... Ale może jak zaczynałem, a ja jestem... A nie, a wymień na tego... A wymień na kredkę, żebyś chodził kredką i wtedy na Gregula dotknij? Kredka... Siema, jesteś kredka. Moje Gegul. Dobra, trudno, to będzie Gegul. Musimy się napić, woda jest nam potrzebna, idziemy do wody. Jesteśmy kredką teraz, trudno, Luther może tam umrzeć. Teraz może umrzeć chłop, bo to Gegul. Kalion, odpisałam ci na czacie, nie mamy do na to możliwości. Nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób połączyć, żebyście Luther coiny zdobywali za granie w tę grę, która się pojawia na początku. Bardzo mi przykro. Bardzo mi, kurde, przykro. Czy tu mogę się bezpiecznie napić? Wszyscy jesteśmy kredką. Where to go? Nasz chłop jeszcze nie potrafi pływać, bo jest za młody. Dobra, to gra nam będzie mówiła, jak mamy się... Ej, tu jest zimno? Luther, co ty A bo on jest chyba taki ten, kredka jest taka odrzucająca. Dobra, dobra. Tam jest ten taki dziwny stwór wielki. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Czym jest ta gra? Czy to bije? Wygląda, jakby to biło. Tak. Chodź. Idziemy dalej. Chodź. Chodź, mały Lutelku, który już nie jest Lutelkiem. Jakimś gegulem zapiziałym. Jak zdobyć Luther coiny? Oglądać streama. Do miasta przybyła wędrowna. Hidden Marty, dziękujemy za zahostowanie. Witamy serdecznie. Poświęć gegula.
Gegul zostanie zabity w końcu pewnie. Bo tu mogą ginąć te stworki, nie? Dopóki jeden żyje, to reszta może ginąć. Czy to już pełna wersja, czy jakaś aktualizacja? To jest pełna, dzisiaj jest premiera tej gry. Ale ta gra wyszła tylko i wyłącznie na Epica. Pamiętajcie, że mam kilka kluczy do rozdania do tej gry. Na Epica oczywiście. Jeśli tam w trakcie streama będziemy rozdawać. Siups. O nie, już nie mam miejsca na grzyby. Dobra. Czym ty kurde jesteś? Nie wiem, ale... Gegul to Cthulhu w kamuflażu. W sumie. Panie Gegul. Za to Nate też są Lutel Coiny. A może być, znaczy się, że jak za gifty, też za gifty, nie wiem czy za bice, na pewno za gifty dostaje się dodatkowe lutel końcy. Donate to nie ma. Mogę wejść? Nie. No dobre, postaramy się dzisiaj dojść do tego momentu, gdzie byliśmy, jak grałem w to na głównym kanale, na YouTubkach, jak był film z tego. Co ten Ślimor? Ej, Ślimor uciekł. Mogę mu to zabrać, kurde. Co tu się stało? Co to było? Także tego. Krychy, dziękujemy za 100 bicików. Co tu się stało? Ktoś go wywalił. Kurde, mogę mu ukraść to jajo, ale przez to, że mam pełne pyszczki, to się nie dało. O, idziemy do tego dziwnego stwora. Siups. A czekajcie, bo tu powinno być napisane, co magiczna kredka potrafi. Czy nie? Może niekoniecznie. Kompedium, to się dowiemy, co roślinka każda czym jest i co robi. Help, to na razie wiele nie wiemy o helpie. Where to go? Ciups. Dobra, to idziemy tu na dół w takim razie. W sumie mogę wymienić, bo ten ma jedno miejsce wolne, to może jeszcze tego Ślimora znajdziemy. Chodź, Gegul. No, dzisiaj nie jestem Luther, dzisiaj jestem Gegul. Nic nie zbieramy tutaj. Wody się możemy napić co najwyżej. Pij wodę. Dobra. Czekajcie, a czy tu nie było tej... Właśnie! Tu będzie ta zagadka. Co to był ten taki dziad z wielką fujarką. Pamiętam. Tylko, że musimy chyba od drugiej strony wejść. A bo tu jest ten wielki, dziwny człowiek. Tu jest ten taki śpiący smok. Czy cokolwiek to jest. Wąż. Jeden pies. Dobry. To coś tu jest. Ono tu jest. Ale tego chciałbym... Czy on ma otwartą gębę? Czy to jest gęba? No. Nie, on ma dwie gęby. No, wytyfy. Co brali twórcy tej gry? No on ma normalnie swoją twarz. I to jeszcze cała jego szyja to gęba jest. Nie? Mi się wydaje, że to tak wygląda. No. Żyrafa. Wow. Już ci mówiłem, to stary tego stworka, co poszedł po mleko. Tyfy. O nie, tam jest ten, co nas nie lubi. Musimy znaleźć wejście do tej jaskini. Ale on tutaj... ma wiele gęb, jak u Gombrowicza. Dobra, ja wiem, co trzeba było zrobić, żeby wejść do tej jaskini. Na pewno nie być obok tego pana, który nas nie lubi. Idź stąd. O Boże. Uciekamy, roluj się, magiczne kredko. Uciekaj, magiczne kredko. On chce nas zjeść. My się nie damy. A która zostawiła jej za sobą? Nie, ja jestem Gegul. Magiczna kredka zaginęła. O kurde. Siema. My się wydziera. O. A jest magiczna kredka, już chciałem krzyczeć, że umarłaś. Ale no nie powiem, tak ładnie wygląda ta gra i te potwory, mimo że są takie... Nawet na streamie? No tak, ale aż tak mocno, aż tak szybko się nie poruszasz, żeby tracić bitrate, więc... No bo tu chyba potrzebujemy trzech, musimy jeszcze jednego stworka se stworzyć. I dopiero będziemy mogli tu wejść. Ale ta gra to jest coś mega dziwnego, bym powiedział. Tak, da się pójść. W pewnym momencie dojdziemy na drugą stronę też cylindra. Ta. Wydaje mi się, że to też będzie jakoś fabularnie tam nas w końcu zaprowadzą. Ej, myślałem, że ten w lewym górnym to jest jedzonko, ale to się nie powiększa jak jemy. Gegul, masz wolne? Masz wolne, weź to.
Się jakoś brało. Sporo mi to spore przypomina. To potrzebuję. Czekaj, wywal to. Dobra, to weź. Dobra, mamy to dobre. I teraz Gegol będzie mógł się przeistoczyć chyba. Masz jajo za sobą. I Gegol teraz może... Nie. A, C, tak? I trąbi. I chyba wtedy on odgania przeciwników. Sprawdźmy. Jakże wyżej, a mogę na ciebie trąbnąć? Chodź tu. Byczuś. Byczuś. Chodź. Widzicie, on się boi, jak trąbimy. Jaka dupa to w ogóle. To też jak mops wygląda, chciałam powiedzieć. Za chwilę ktoś przyjdzie, wszystko jak mops wygląda, bo to wszystko takie pomutowane jest. Witam, demon. Jeszcze nie było rozdawane. Nie, jeszcze nie. Kurde, mam mało pićka. Trzeba będzie to ogarnąć w miarę sprawnie. Tu jest woda. Dobra, idziemy się na... Jest jajo tutaj, tak, dobra. Siups. Dobra, pijemy. Wywal to, co tu wziąłeś, nie jest to nam potrzebne. Musimy wejść po to jajo. Czy ja nie potrzebuję tutaj... jak my tu ostatnio... Jak ja tu ostatnio wlazłem? Kurde, jak ja ostatnio tu wlazłem? Ja inne znalazłem jajo. No bo tu mamy wejść z tym jajem. No to skakać skaczemy, ale ja tam nie doskoczę. Może jakieś inne tu jeszcze będzie jajo? Zaraz poszukamy, na dobrą sprawę. Zjedz rybę. A cię was możemy wciągnąć? Przepraszam? Co to? To żyćko chyba oddaje, ta? Nie, weź to. Ta, to leczy. Latające leczą. Lutero, czy byłeś kiedyś gnębionym w szkole? Bo ja mam tak przez to depresję, ale ty jesteś lekarstwem. Ja jestem lekarstwem. Jak jesteś gnębiony, to dawaj, zaraz załatwimy frajerów. Nie powinienem być lekarstwem mimo wszystko, ale rozumiem. Liczę na to, że będzie u ciebie dobrze. No i nie, jak gnębiony nie byłem. Ja byłem zazwyczaj outsiderem, powiedzmy. Bo ktoś się mną interesował? Nie, o nie. Dobra, już powiem myślałem. Tak, u mnie w gimnazjum wiele osób było gnębionych, w tym ja. I wiecie co? Kilka lat i już tych więcej osób nigdy nie zobaczycie na oczy. Więc no właśnie. Po prostu wiem, że trudno, ale przetrwać to. A może tam? Że tam pójdziemy w sumie. Daj waszce buzi. Nie. Chociaż nie, no tutaj tą magiczną kredkę chyba zrobiliśmy. Czekajcie, może się to jajo tam respią na nowo? Jest tu jakieś jajo jeszcze? Nie. Kurde, no to następne jajo to jest tylko tam w tej wodzie, ale jak ja mam je ogarnąć? Tylko kredka nie może pływać, lutel może pływać. Znaczy ja jestem cały czas lutelem. Znaczy lutel może daleko skakać. Ale on też mógł pływać chyba, nie przypadkiem? Ale on nie jest w stanie zrobić dużego skoku z wody. A to jest, chodzi o to, że to jest wysoko tam. Chyba żebyśmy coś rzucili. Bo wiesz, ja zrobię tylko taki skok. No, tylko takie... A jakbyś na kredkę się odbił teraz? Kredkę cię w stanie wyrzucić? Nie. Także na drugą stronę, czekaj, bo się zmęczyli. Musimy tu odpocząć chwilę. Dobra. Gegul, odpocząłeś, to chodź. Czy oni nie są głodni czas? A nie, to jest ten, dobra. Na kredkę weź. Właśnie. Chodź tu. Jak ja ostatnio to zrobiłem? Rzuć kredką. Nie wiem, czy mogę rzucić kredką. To jest taki mały skok, taki... Chyba, ryba, właśnie, zjedz ryby było mówione. Dobra, bo ryba, ale to... Może magicznej kredce damy, żeby chłop tutaj... Ryba! Magiczne kredko, weźmij tę rybę. Siups, dobra. Nie! Wywal coś, kurde. Dobra, zeżryj to. Zeżdżaj to, chociaż nie wiem, czy jest sens to jeść. Wywal to teraz. Nie mogę się go wywalić i później ten? No później mogę wziąć. Dobra, weź rybę. Też czwóreczka i C. Uwaga.
Będziesz, dobra, będziesz lepiej pływać teraz, ale wezmę ci te... Ciup, 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 dobra. Mam płetwy! Masz płetwy. Więc możesz skakać. O, dobra. Chociaż nie, muszę wywalić te grzybolce, tak czy siak. A nie, ja mogę to wziąć. Nie, bo to przenosisz, dobra. Tylko, a nie wsysasz. Tak, tak. Sana nie będzie. Bart MLGG, witam serdecznie w gronie obserwujących. Dziękujemy za przybycie. Weź drugą rybę dla Lutela. Ej! Za frajer. Lutel nie chce czuć się pominięty w tej rodzinie. Dobra, kto pierwszy rzuci 5000? Mega Yahoo pierwszy rzucił, prawda? Tak. Prawda, Mega Yahoo będzie pierwszy. Reszcie oddajemy te Lutel coiny spokojnie. Chociaż nadal uważam, że Bzyk miał rację. Że? Że wszyscy wzięli udział, a to, że nie zostali, nie byli, no nie, nie, no żartuję ten, sobie. Już oddajemy reszcie. Mega Yahoo zostaje, reszcie oddajemy Little Coiny. Mega Yahoo. Witamy serdecznie. Enter. Dobra, chodźmy. Siups. Trzeba było za 20 tysięcy dać, to dazu by była jedna osoba pewnie tylko. Za donate, kurde, najlepiej. Dobra, bo ty jesteś trębacz, nie? Co ten tam robi? Spadaj stąd. O kurde! Co chłop robi? Ej, to może coś ci odkryć, może? Może. Jakie chłopy? Siema, byczku. Spadaj stąd. O kurde, chłopy, co wy robicie? To są duże te w kulkach. One mają ten sam pysk. A w sumie? Dobra, idziemy do wielkiego, wielkiej fujary. Idziemy. Some places had been made for them. Chodź tu! Szybko! Kurde, co za chłop. Się rzucił na nas. Idziemy do środka. Dobry wieczór, witamy serdecznie Astrazo. I witam mała Pandzio, witam, i witam Andrzeju. I Andrzej Kamiński, witamy. Dobra, jesteśmy, oni się cieszą. Wielka radość nastała. Możemy iść dalej w takim razie. Ale tamte... tak, tutaj dopiero gra nas uczy, że możemy na kół wymieniać chłopków. Okej. Co? Murasaki. 40 zł. A proszę bardzo, Murasaki. Dziękuję za jutrzejszy film. Murasaki jest, już był w przyszłości, widział film. Ja się cofnął, żeby donate dać. Dziękuję, Murasaki. Murasaki wie, co jutro będzie. Gra nazywa się Eternal Cylinder. Dzisiaj ma swoją premierę. Tak. Była jakieś pokazywana na głównym kanale na YouTubie. Tak, wtedy to było demo też dostępne od twórców. Kryształki jakie. Pamiętaj, że masz jednego całego pustego. Ale to kryształki to osobno zbieramy. Cóż to jest za dzieło sztuki? Mega Yahoo, weź to ściągnij. Witam Knopers, witam Channel. Coś jak spore? Tak, tylko tutaj powiedzmy jest jeszcze historia jakaś obok się dzieje, co nie? Tak, tak. No i świat jest bardzo dziwny. Dziwne stwory tu możemy spotkać. Liczba i kryształków. Dobra, idziemy dalej. A, i tam będzie ten chłop. Halo? Czy tu jest bezpiecznie? A, i tu jest kwadratowy będzie! Będzie kwadratowy. Somehow this ancient statue transferred. Dobra, i dostaliśmy kwadrat. A, tam jest ten kwadrat. Spora z fabułą. Spora fabuła. Tak. And as soon as this knowledge had entered their minds, the Trebum realized that there was a great library of information hidden away in the web of their memories. Wszyscy sikają. Why was the knowledge of a specific ingredient placed here in this Trebum made of stone? Cała ta magiczna kredka robi z Mega Yahoo. Tego chcę, Mega Yahoo. Bieraj to. Bo to chyba można tu położyć też? Rozumiem, że to jest potrzebne, żeby się przerobić na kwadratowego chłopka, ale... A, ja tam muszę wejść jako kwadratowy. Mega Yahoo, jesteś kwadratowy. Nie ma to jak połączyć się z kolegami strumieniem.
I te oczy, jak się przemieszczą. Jest piękne! To jest piękne! Jaki ucieszony mega jachu! Jest stary. Gurumo the Elder. Stara fujara tu siedzi. Idziemy do starej fujary. Siema, stara fujara. Chociaż nie, czekaj, bo stara fujara, nie wiem, czy ty mi nie zamkniesz przejścia, a tutaj jeszcze coś chyba było do sprawdzenia. Stara fujara, kurde, a to się odradza. Tu są jeszcze kryształki do zebrania, bo to chyba są wspólne kryształki. Nie wiem, co one robiły, ale mamy jednego już pełnego. Haro. Tu masz tutaj jeszcze. Tylko się odwrócił, a tu już. Dobra. To jest zrobione, tu jest statua fujarkowa. Tu możemy wziąć jeszcze, jakby trzeba było. A, tu w ogóle są kryształki. I nic więcej tu chyba nie... Chociaż... Tu coś jest? Tam jest dużo. Tam jeszcze nie byli. No fujarka, ha, nam powie, jak tam wejść, stara. Czwórka, zeżryj se. I konik, witamy serdecznie w gronie obserwujących. Tutaj na Twitchu, witamy, witamy. Dobra, weź se to. Tu nie ma już kryształku, ale idziemy do starej fujary. Wygląda jak detektyw Rutkowski. Masz. Siema, stary dziadzie. O kurde, ile ty masz kryształków? Oddawaj moje. Nie potrzebujesz. Moje kryształki. Dobra. Zabrane. Siema, stary dziadzie, co nam powiesz? Inside the cave, Trombi. Trebum found a living elder. It had been waiting in this chamber for a long, long time. The elder told them it was happy to see some friends before the cylinder came. It said, "You are young, so you never knew the time when our people could shapeshift at will. We, Trebum, are inheritors of a vast tree of abilities. Abilities passed on to all future Trebum. But this power is being taken away. Beware the servants of the cylinder. They will seek to hurt you at every opportunity. O, jeszcze ten gość, and they have the power to rob you of your abilities. But if you persevere, one day you will find a way to protect yourselves from their evil light. Farewell, my brave friends. I fear I am too old and tired to join you. May you find a way to prosper in this time of struggles. Boomer nie chce nam pomóc. Stary jest, mówi. Będziemy walczyć z tym takim człowieko-samochodem. Czekajcie, ale tam są kryształki. Panie dziadzie, jak my tam mamy te kryształki zdobyć? Przecież ja tam widzę pełno kryształków. Tam u góry? Czekajcie. Wodę weź sobie. Czekaj, ja tam nie spodziewałem się tej gry tak a, szybko. A czy tu w ogóle pokazuje, że jak zeżrzesz coś, to możesz się na ściany chyba też przyczepiać? W sensie? No tam na samej górze masz takiego przyczepionego do ściany glonojada tego no. swojego. No tak trochę wygląda, jakbyś jak coś zeżrzesz, to możesz po ścianę chodzić. Czy nic innego do jedzenia nie ma, co nas przemienia? Wow, kamero. Jezu, gdzie ja jestem? A może tu trzeba... Nie, no z tego to rosną chyba po prostu. Są drzewa, na których rosną kwadraty. Coś mnie tu nie pasuje. Tam jest dziura. Czy możemy popluskać? Ale ja tam widzę pełno... Pełno kryształków. Czekajcie, może... Jezu, co wy robicie? Poturlaj się. Ej, czekaj, tu właśnie. Dobra, weźmy kogoś. Kredka. Musimy, ale tylko tu nie możemy się rozpędzić za bardzo. No tu jest coś takiego, jakby to wyglądało, że tego, żeby się turlać. Tak nie za bardzo. Już nie ma miejsca na rozpędzenie się. Jakbyście mi nie wchodzili w drogę, to w ogóle byłoby super. Dobra, olewam temat, idziemy stąd. Bo wydaje mi się, że... A jakbyś, to jak to jest ta roślinka i ona ma takie zielone na górze, to nie możesz tego zjeść? Ta roślinka, jak się nie mylę, ona tylko nam... Dobra, wywal te grzybole. Ona tylko nam oddaje pićko. Chyba. Z
strzelaj może wodą we wszystko. Może. A ona tam tylko daje pićko. Po prostu. A. To tak ci się przyda może na przyszłość. Już zjedliśmy, ale mogę jeszcze jedną wziąć. Strzelaj wodą we wszystko. No mogę spróbować tam, ale raczej nie wydaje mi się. Jezus, jak skoczny jest Lutel. A może Lutel, który jest taki skoczny? Gegul, no Gegul. Dla nas to będzie Lutel. Chodź tu Gegul. Jak masz się tam? Kwadrat turla. Nie dosięgamy tam. Nie wydaje mi się, żeby to... Dobra, idziemy stąd. Kwadrat! Jak turlaj się kwadrat. Może ściana mokra musi być. A nie wiem. Idziemy sobie stąd. No ten ładnie skacze, ale... A może nim dam radę jakoś tam doskoczyć do góry? Chyba nie. Dobra, olewamy temat. Idziemy stąd. Może tu jest jakieś wejście, a my tu marnujemy tylko czas. Bierz te z tej roślinki te nawodniające, bo masz tylko jedno. Nie, dobra jest. Na razie mam dużo wody. Bo tutaj jest wyjście. Znaczy stąd przyszliśmy. A, tu jeszcze kryształek niezebrany jeden. Dobra. Teraz mamy 4. No my stąd przyszliśmy. Czyli tu nic... Ten czerwony przycisk to już wtedy ten dostaje kwadrat. Nie, nie, to nie jest przycisk. To wypada i wtedy jesteśmy, stajemy się kwadratem. Dobra, u starucha tu... było wyjście. Ja wiem, że jest wyjście u starucha, tylko myślałem, czy tutaj gdzieś nie ma jakiegoś przejścia. No ale trudno, dobra, wychodzimy stąd. Idziemy sprawdzać dalej, co nam ten świat oferuje. Dziwny, dziwaczny. ITP, ITD. Witamy serdecznie, do widzenia. Wychodzimy z tej jaskini. Wszyscy gotowi, wszyscy gotowi. O, ale ta gra to jest... Cud, miód, malina i nie wiesz, co się dzieje. O nie! Co się dzieje? Fujarka ci zdechła. Suddenly they felt the weight of their many tasks to find their Trebum siblings. Temo, a za kryształki mogę kupować. Masz kryształek? Kto chce? 5000 i kto pierwszy, ten lepszy. Maszynista Maniek, dobrze. Maszynista Maniek był pierwszy. Maszynista Maniek. Lisietta, ja wiem, w końcu dasz radę. Stamanie. Oj, maszynista man może być, czy jak chcesz, bo niestety nie zmieści się, to jest max liter. A maszynista M. Maszynista M, może być. Dam ci M z dużej może, o. Maszynista M. Będziesz maszynista M. Dobra, lecimy. Pocały to trąbka w stanie. Jeśli kupię 1:1, mogę cię wyzwać do dowolnej gry? Nie, tam powinno być opisane, jakie to są gry. Aquedart, dziękuję za zaobserwowanie. Nie wiem, czy tam już Iron Harvest zostało dodane. Age of Empires 4 już można dodać. Właśnie jeden pan pytał. Nie, jeszcze Iron Harvest nie dodawałam. Trąb na fraje... Jezus! Przecież on mi pozabija wszystko. Uciekamy! Szybko! Uciekamy stamtąd. Świnia najgrubsza. Dobra, uciekamy, nie chcą nas tutaj. Grube bulwy. Tu są te roślinki. A ty masz jakiś szybki podgląd tego, kto, jak twoi reszta ekipy ma życia? Nie, chyba nie. A jeśli tak, to nie wiem, jak to by... A nie wiem, na Alcie? No niestety. To nie jest RTS. Na Alcie nic się nie pokazuje. Exiting the Blue Energy. Aha, dobra. Czyli jak przejdziemy przez to, to aktywujemy dalszą część gry. Ale ja w sumie w tego smoka nie wchodziłem jeszcze. Tam jest ten dziwny stworek. Nie, War Selection nie ma. Nope. Jakie duże jaja. Wow. Czy ja rozwaliłem drugie? Co to jest? Rozwaliłem to drugie? Przepraszam. Ten masz to zjeść. Idź stąd! O, za frajer. Gdzie my, kurde, jesteśmy? I maszynista pewnie zażarty. Jeszcze nikt nie zażarty. Schodzę jakoś bezpiecznie. Ej, a możemy wrócić do tej jaskini? On spróbował, mogę wrócić. Bo tu przejścia jakiegoś innego nie ma. U tego starego dziada było przejście, ci pisali. Kurde, już tam się nie wrócę.
No to wyszliśmy już z tego starego dziada. Tylko ja chcę się cofnąć tam wcześniej, gdzie byliśmy, zanim weszliśmy do tej jaskini. Ktoś umarł? Nie, chyba nie. Nie da się wyjść tam z powrotem? To jest już inna zupełnie... Czekaj, no chłopak jest tam. A może troszkę też zmienili po to, żeby... Bo to było demo wtedy? Może, bo my chyba tam byliśmy, przecież patrzyliśmy tamtego stwora. To następnęło jakby. To może teraz inaczej wygląda niż demo. Kurde. Witam, Witoldzie. No, to muszę wiedzieć, gdzie są te, gdzie są... Spadaj na drzewo, frajerze. Ukradłem ci jajo. Ekwipunek podgląd życia. Kurde, no chyba z tym jajem nie zrobię. Zjedz jajo. Tylko, że on tu lata, frajer. A, puść to jajo. Trąbnę mu. I myk zbieranko odnowione, a to nie pojawił się ten. Czekajcie, wywalę to. Kto odnowił zbieranko, co? Anadol, nie wiem jak to zrobił, bo normalnie jak jest resub, to powinno być ten. A, wspieranko na YouTube. A, okej. Okay. Kurde, zjedzone, znaczy nie da się zjeść tego jaja. Jak rozwalisz, rzuć je o coś. A jak będę się rolował, to on puści to jajo. Nie, rzuć o coś. A, rzucić o... To się rozbiło ostatnio i tyle. No to właśnie rzuć o coś, żeby się rozbiło. Ale no to nic tam... Jak tu rzucić? Spadaj! Albo uderz to, trzymaj to i uderz w ścianę? Czekaj, bo gdzie jest to jajo? Chodź tu. Ten frajer tu lata, no, tak, no nie da się bić tym. Nie witałem się, jak to może witałem? Tak, jak spadnie? Nie, no ale tam to się rozbiło. Dobra, trudno. Musimy się dostać chyba tam. Spróbujemy, idziemy. Zacznij się rolować. To trzeba na YouTube i na Twitchu wspierać. Biedny jest życie widza, tak. Możecie wspierać, gdzie chcecie, albo w ogóle nie wspierać. Dobra, rolujemy. Nazywajcie się wspierającymi, jeśli nie wspieracie. Dawaj! O Boże Święty. Musimy się chyba tam przedostać, tylko że ja już się tutaj męczę. Tam jest, dobra, widzę. Dobra, dawaj, dawaj, biegniemy normalnie. Lecimy dalej z tematem. Szkoda, że tego świata nie mogę tu pozwiedzać tej części, bo gra już tylko mi każe spierdzielać. Dawaj. Siema, byczko. A cię widzę. Byczko, uciekaj. Są źli ludzie, chcą cię zabić. Rolujemy się. Panowie do środeczka. Siups. A tu jakieś robale, co to? Mogę... Kurde, nie mam miejsca na niego. Chodźcie tu. Bo jeszcze mi zginiecie, głupio. Czwóreczka, niech będzie jedzona. Dawaj, jest jeszcze ten robal tu? Chodź, panie robal. Dobra, jest robal, on coś nam da, uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra. Wszyscy są? Wszyscy są. Jezu, nie widziałam, myślałam, że trzech już jest. Nie, 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 wszyscy jeszcze żyją. Kwadrat, magiczna kredka i to był kto? Kim ty jesteś? Maszynista był... Maszynista, a Mega Yahoo jest kwadratem. Mega Yahoo i kredka. Czwórkę komuś innemu, a maszynista, ty dostaniesz czwórkę, bo to chyba coś robi. Gdzie moje maniery? Szarik jestem, witam Szarik. Witamy, witamy. Maszynista, bierz to, bierz tego robala. Zjedz go, zobaczymy co się stanie. Coś się z tobą dzieje. Obyś nie umarł. A, to ten co żre i przerabia to na wodę. Dobra. On przerabia jedzenie na wodę. No może dać innym tę wodę wtedy jak tam będą się stykać tymi? Chcesz, żeby się stykali frujarkami? W sensie sika też tak chłopie. But the voice cautioned them to be careful. More water was useful, but this process would not extract any nutrients. No, they would have to use it carefully and wisely. To jest piękny maszynista Maniek, który zjada jedzenie i przerabia je na wodę. Dobra, Gregul. Idziemy stąd. No to wystarczy, że maszynista Maniek miał cały czas jedzenie, to on będzie nam robił wodę, bo to na wszystkich robi tę wodę. No jest jakieś, ale to jest jakiś domek? A potrafi zmienić pół litra w Nie wiem. Możemy potestować, co potrafi maszynista Maniek. Witam, Nilo. Witamy serdecznie. Dobra, idziemy dalej.
Wysikuje? Może być. Może być, że wysikuje. No tam jest zima, to my tam nie pójdziemy, bo zamarzniemy. To są te śmieszki, uciekają przed... O nie, my powoli się zbliżamy do bossa. Ej, jajo, widzę jajo. Bierzemy. Chętnie przygarnę. Whee! Szykujcie pieniążki. No jeszcze musimy znaleźć miejsce, gdzie to jajo możemy wykluć. No ale jest. Są już takie latające stwory. Papa Mega Yahu, pamiętaj, nie zabić mi głupio. Postaram się, trzymaj się. Nie daję słowa, dobra, ale... to już poszedł, to co, zabijamy go? Robimy miejsce do kogoś innego. Wydał little coiny. Spadać stąd. Świniaki. Gdzie my jesteśmy? Zjedz go. In the beginning. But the voice and their memories comforted them. It was only natural to be confused, it said. They had been born into a strange, broken world, cut off from the history of their ancestors. Everyone was a little lost these days. A tu ciemno. What mattered was to keep going. To jak keep takie wchodzisz, to może ten, bo to będzie znowu przejście do kolejnego. They held within them the light that stopped the cylinder. Ciemno tu przede wszystkim. W każdym razie szukamy. A to jakoś się świeciło? Nie. Znaczy, no to ma taki pomarańczowy kolor, ale się jakoś mega nie świeci. Ta gra byłaby idealna w koopie. No w sumie. Widzi ktoś miejsce? Tu są trąbki. Tam coś się świeci, nie wiem co to jest. Co tu możemy zrobić? Bariera prawie w gotyczku. Tam można zejść po coś. Ale to nie teraz. Pójdziemy tam, jak zrobimy nowego człowieka. Znaczy człowieka. Stwora. O ile tu gdzieś jest miejsce. Może nas tak w trąbę robią. Hehe. Czy da się zdobyć więcej punktów kanału bez wydawania prawdziwych pieniędzy? Za granicą tak, bo jest obstawianie. U nas tego nie ma. Czyli ogólnie, no ale tylko nie zdobywa się za pieniądze, tak czy siak. No da się, no przecież jak dajesz supa, jak dajesz bicy, to dodatkowe dostajesz. No, ale dodatkowe, jest tak, że kupujesz bezpośrednio little coiny. Taki mały ten teren, bym powiedział, taki zamknięty. Ale nie widzę miejsca na jajo. O to chodzi, oglądać, proszę państwa. To jest najłatwiejszy sposób na zdobycie darmowych little coinów. No chyba musimy zejść tam do tej dziury. A tu za gorąco się im zrobiło nagle. To co ja mam z tym jajkiem zrobić? Wystarczająco dużo jest EU4 na YouTubie. Oj tak. No to idziemy do dziury. Wejdę z tym jajem, może jakoś uda nam się je przenieść. Mam nadzieję, że możemy tam zlatywać. To jest winda. Byczki! Byczki szybko! Kurde, maszynista, co ty robisz? Dobra, oni jakoś przyjdą, a maszynista nam zniknął. Tam są kryształki. Kurde, uważaj, z tym jajem to będzie problem. Może zostaw je gdzieś? Ale gdzież? No tutaj jest światło, mogę tutaj w świetle zostawić. Coś tu trąbi. Co to jest? Mogę to wziąć? Spadło, co to jest? Wysić je? No staramy się. Coś to zrobi, czekajcie, uwaga, ewolucja. Tam przerabia minerały. Okej, na kryształki. Teraz mój mózg wielki, jestem inteligentny teraz. Czyli mogę to tutaj kryształy zbierać, znaczy minerały. I one się z czasem przerabiały na tamte kryształki. Nawet zbieraj tu kryształki też przy okazji. Witam, Hydra. Jakaś skrzynia. Co za skrzynia? Halo? A nie mam miejsca na to. Nie wiem, zeżryj co, albo wywol w sumie. Maszynista Maniek, łap tam na dole. Masz jedzenie, przerabiaj je na wodę, bo nam się w sumie woda kończy. A po co są te kryształy? Żeby za nie kupować kolejnych chłopków. Opening.
Ten przy... O, daje czwóreczka, daje wodę, biorę. Dobra. A życie daje jedynkę. Tak, ale nie wiem ile mamy życie, to na razie może nie będę tego wykorzystywał. Dobra, maszynista ma niegrzyre. Brakuje nam tutaj kwadrata. Gdzie jest kwadrat? Nie był w stanie spaść. Mega Yahu zaginął. Czekaj. No istnieje niby Mega Yahu, ale gdzie on zaginął, to nie wiem. Gdzieś jest. Idziemy go szukać. Witam, Filipie. Witamy serdecznie. O, bo teraz zginiecie. Czekajcie. Poczekam, żebym przeskoczyć nad tym w sumie. Masz dziwny mózg z tyłu głowy. Troszeczkę. Witam, Kurokawa. Witamy. Ja mówię, że przyjdzie sam, jak są takie platformy czy windy. No tak, 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 ale no inni przyszli, a właśnie on tak gdzieś się tam zagubił bardziej. A, i to czwóreczka jeszcze coś robi, to damy komuś innemu. Znaczy trójeczkę bardziej. Wypluj to magiczne kredko. Ty mało masz, nie, ty jesteś maszynista, Gegul. Gdzie jest magiczna kredka? Nie są jeszcze rozdane. Jeszcze nie rozdaliśmy. Magiczna kredka mi zaginęła, a jej chciałem coś dać. Będziecie o to męczyć, to uznam, że nie będzie dzisiaj losowania. O, byczki. Nie bądźcie męczyciele. Przyszliście tylko dla klucza, to wypadł. Dobra, bieram to. Kurde, nie mogę. Dobra, zeżrij to. Siup, siup, siup. Siup, dobra. Witam, Aleksy. Uwaga, witamy serdecznie. Co to było? Czy to jest coś, co znamy? Aha, jakieś sekrety będzie nam odkrywać teraz magiczna kredka. Lepiej nią chodzić chyba. Tylko czy ona tak cały czas się będzie świeciła, czy to jest kwestia tego, że tam jest wyjście jakieś? Nie wiem, dobra, idziemy. Dzień dobry, jak tam czwarteczek leci? Przyjemnie, dziwacznie, biorąc pod uwagę, w co gramy. Tam, nie no, tam byliśmy. Tu coś jest? Kurde, ile kryształków. Zbieraj te kryształki, dobra, zebrane. Fajny stream, taki lutelowy. Lutelowy mówisz, czyli jaki? Co to znaczy lutelowy stream? Jestem ślepy? Nic nie ma. No takie chyba tylko ukryte, to bez sensu z tym jajem jednak tu wskoczyliśmy. No. Chyba to ta gra o Siren Headzie? No prawie. Dobra, biorę to w takim razie. Jakoś jej oczy świecą, patrzcie. No to idziemy do wyjścia wtedy. Czekajcie, gdzie tu była ta winda? Stoi! No zbestwili się tutaj. U innych streamerów roznawnictwa jest raz, dwa razy do roku, tu codziennie i wciąż im mało. No. To prawda. Coś na skalę jest. No to chyba ten, to co było. A tam jest światło? Może o tym mówisz? No to chyba takie światło po prostu. Nie wydaje mi się, żeby coś się stało, jakbym to rozwalił wodą. Bo tam woda nie doleci. No dobra, to co ja mam zrobić tutaj? Za bardzo nie mam pomysłów. Będziemy szukać, będziemy myśleć, co możemy zrobić. Gdzie jest zielona fujarka? No... Gdzieś tam się zagubiła, zaraz znajdziemy, mam nadzieję, jak wyjdziemy z tej jaskini. Będzie większy teren, to się... O, jest, jest kwadrat, dobra. A nie, to koło ci chodzi, zielona fujarka. O, fuck, dobra, wyszliśmy. Powinni się zaraz pojawić u mnie. No dobra, mamy jajo, nie mam zielonego pojęcia. To światło jest chyba do wykluwania? Nie, wykluwanie jest tylko w tym miejscu takim... No nie, gra nam mówi, żeby iść tam, ale jednocześnie, albo tam było standby, to nie jest, po prostu mam poczekać chwilę. Jak będą ciekawe mapy do War Selection, to pojawią się filmy. Czyli nie sprawdzałem, co tam się pozmieniało w tej giereczce. Spróbuję wejść do tego czegoś, o ile gra pozwoli. Ale nie mam, nie widzę miejsca, gdzie mogę wykluć to jajo. W ogóle sesoczek od Kerfura dostałem i z tego teraz piję? Dostałeś? Za darmo, towarzyszu? Za darmo? Influencer ten towarzysz, tak to jest? Jak ma się 2 miliony wyświetleń o, pod filmami. O, teraz mogę tu wejść, dobra. A będę miał cały czas to jajo? No niestety, już nie mam jaja. In this strange, eerie temple,
The Trebum felt something stir in their memories. There was a great power in this place. Something from the days when even the elders were young. Perhaps it could help them. Dobra, mamy tu wodę. Więc w coś trzeba będzie strzelać. No Szarik, no, na pewno Lutel na live nie będzie sprawdzał wiadomości prywatnych. Nie, oj, nie ten stream. Po streamku. A, tu mamy jakiś... Co to? Hard shells? Aha, musimy rozwalić, żeby można było zjeść. Dobre. I to było tak samo z jajem. Może... Ale tego jaja nie mogliśmy... Ten, czekaj, jak zrzucę z takiej wysokości... Wpadło do wody. Dawaj to. To jak mam to zrzucić? Czy może to o co innego chodziło? Oczywiście stwierdziłem, że o to chodzi, nie czytam dalej. Dobra, rozwaliło się. Tylko damy to może komuś innemu. Ty chyba już w tym momencie to... Nie wiem, kredka to dostanie. To byłby ciekawy stream, Lutel wyśmiewa prywatne wiadomości. No, ja bym nie wyśmiewał w żadnym wypadku. Dobra, ale to też z oczami coś. Możesz mieć dwa na oczy? Uwaga. Delirka. Aha. Dobra, czyli to jest ochrona przeciwko jakimś drapieżnikom niewielkim. Taka żółwia skorupa bym powiedział. Nie będzie Europy Uniwersalnej Standardy. Nieee! Czemu wy nie widzieli filmu? Dlaczego nie gram w Europkę, czy jak to tam się nazywało? Siups. Idziemy. Żółw magiczna kredka rusza do akcji. Ciup, 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 siema. Chcesz coś ode mnie? A, tu trzeba przynieść te? To ja wiem, dobra, musimy iść dalej chyba. Nie, tu nic nie ma więcej. Ja wiem, co trzeba zrobić. Dobra, 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 ja wiem, co trzeba zrobić, ja się znam. Tak, to trzeba zeżreć. Ale to może już damy komuś innemu, żeby magiczna kredka też nie była wszystkim. Wiedźmin kredka ma teraz zbroję cechu żółwia. Dobra, a ty nie masz miejsca. Wywal kwadrata, więcej kwadratów w sumie nie potrzebujemy raczej niż tylko jeden. Weź to zjedz. Europka jest za darmo na Epiku, więc ludzie się domagają, no to niech biorą, pobierają. Niech biorą i se grają sami i oglądają to u youtuberów, którzy pokazują Europkę. Przecież są tacy, nawet w Polsce. Siups! I teraz te będą latać za mega Yahoo. O, i teraz musimy zrobić, żeby one tu wlazły. Zapraszamy. Halo, zapraszamy. Halo, halo. Halo, bo tam... Jeden nie ruszył za nami. Halo, śmierdzielu, chodź tu. Zobacz, jaki piękny jest ten kwadratowy. I ten też śmierdziel nie ruszył. Halo. Spoiler, bez DLC i tak się nie da w to grać. Tu. Jak podskocz. Tu. Zapraszam. Zapraszam szybko. Czekajcie, bo pozbieram to jeszcze przy okazji. Dobra. Tu. I tu jeszcze pozbieram. No halo, frajery. Za mną. No co za świnie, gdzie one poleciały? To jest w ogóle w inną stronę, halo! No, bo poczekaj, żeby przyleciały za tobą, a nie zbierasz wszystko inne. No myślałem, żeby już wszystko będą lecieć. No chodźcie tu. Chodźcie. Dobre. Możemy chyba... I co teraz? Teraz tu mamy stanąć? O nie! O nie, mapa się pojawiła. Ja wiem, co to znaczy. Okej. Okay. Kiedy horror na live? Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Oj tak. Ojejku. Ech, ja wiem, co to chyba znaczy. Znaczy, zbliżamy się do pewnej rzeczy. A tu coś jeszcze jest? Oriented for a moment. Something new had entered their memories and they needed to make sense of it. It seemed to be a map. And on this map, a location had been marked. Halo, ja chcę wybrać Lutelka. There was some manner of serpent, a guardian, a greater being of some kind, somehow linked to a safe haven. Could they find refuge there? Dobra, zbieraj to.
To trzeba dać magicznej kredce. No, witam, Buchaj. Witamy. Witam, Jitul. O, Jitul, witamy. A wywal to, magiczna kredka musi wziąć to, bo to leczy. Weź ty co zjedz, nie wiem, czy to wystarczy na... A to chyba byle kto by zjadł, to wszystkich by uleczyło. Po co horror, jak nie lubię się bać? To fajne jest akurat z takimi decyzjami i ogólnie ten... No wiesz, nikt nie zmusza do oglądania. Jak cieś nie pasuje, to nie trzeba oglądać. No spokojnie. A z tej strony chyba nic nie było, jakbyśmy tu weszli, nie? Tup, tup, tup. Ktoś ci kopnie w dziób. Nie, tu nic nie ma, dobra. To chyba możemy już stąd wyjść. Matematyk, kurde. A tam to nie jestem w stanie fujarką tak daleko dosięgnąć. Gdzie jest lutelek? O, której te chore? No jeszcze nie mamy planów na przyszły tydzień. Kurde, nie doskoczy tam. Dobra, wychodzimy. A to wodą nie chodzi o to, żebyś to zepchnął? Nie, chyba nie. Chyba czy nie? Chyba nie. No to ja idę dalej. No i to rusza, tak? O nie, on tu jest. Ej, a inaczej chyba wygląda. SCP atakuje? Dobra, możemy iść tu. Albo tam siren chyba bardziej. Chodźcie. Kto tam pierdzi? Na zielono ktoś tutaj ten dymił. Spadaj, bo ci trąbne. A nie było tego jajka przed wejściem? Nie. Nie ma tam nic. Mogę podbić. Ale ja i tak się muszę rolować już. A tu nie znajdujemy nic takiego. Spadaj! Dobra, uciekaj. To szkoda nam w tym momencie jedno jaj do tyłu. No może gdzieś tam ukryte jest to jedno miejsce, ale no będziemy teraz siedzieć pół dnia i szukać, to się nie opyla raczej. Nie wiem, czy tam możemy zejść. To zielone jest bezpieczne. Nie no, bo to trucizna jest pewnie. Nie wiem, czy tam w ogóle jest sens schodzić. Jeśli chcecie zagrać porządny horror, to polecam założyć własną firmę w Polsce. Mówisz? Coś w tym jest. Witam, Steve. No tam jest zima, tam nie wejdziemy, bo nie jesteśmy jeszcze... Nie mamy jeszcze odporności na zimno. To nic nie widzę. No dobre. To prosto na tamten będziemy cisnąć. Im dalej, tym lepiej. Uwaga! Uwaga! Przecież fujarki nie znikną od zimna, tylko się skurczą. Dobra. Musimy zasuwać. Bo się już roluje. Uciekajcie, stwory! Bo tu się roluje! Zło powraca. Frajerze! Spadaj stąd, frajerze. Przejdziemy tędy? Postaramy się. Dobra, 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 dobra. Nie ma tragedii. Roluj się! Ja szybko patrzę. Tutaj nic ciekawego nie ma chyba. Rolować się! Dobra, powiem, stop. Tak, ta planeta jak Mass Effect Andromedy wygląda. Dobra, nie musimy sobie czekać na to, żeby sobie stąd iść. Co się dzieje? A teraz chyba dopiero głód wchodzi. Tak, teraz dopiero wchodzi głód. No dobra. Niech będzie. Enter. As their fear faded, the Trebum started feeling weak and tired. Muszę zjeść. With all the excitement and adventure, they'd neglected their most basic needs. Magiczna kredka akurat ma jedzenia dużo. Reminded them that survival requires more than escaping from danger. Dobra. Also have to eat. Luckily, one of the many gifts of the Trebum is the capacity to store food in their bodies. Oj, but they still need to digest it to gain the vital energy that gives them strength. And for such small creatures, they do require rather a lot of food. Tu coś niby jest.
The savannah was rich in flora and fauna, which would satisfy their little bellies without necessarily triggering a mutation. Tam jest jakieś jedzenie. Czy będzie zapisać na żywym lutelu? Taki jest plan. Nie gwarantuję, ale taki jest plan, żeby to się pojawiło jak najszybciej. Jeśli nic się ze złego z zapisem nie stanie. No dobra, no to trzeba się tutaj nabombać. A kamyczki mogę wciągać? Na takich zdrajców to pluję w ogóle nie polecam. Towarzyszu, o kim mówisz? O Cthulhu? Witamy WW ponownie. No tu są te takie śmieszki. A, trzeba podjeść trochę. Tam jest zimowa kraina, to tam nie ma sensu iść. Panie maszynista, gdzież pan jest? Chodź, bo ty musisz dużo jedzenia mieć, bo woda nam się powoli kończy. Trzeba cię nabombać. Wcinaj to. Zatem nieuniknionie zbliżamy się do walki z bossem, a z tego co pamiętam, to ten boss może tam pozabijać ludzi. O ile ich nazwiemy ludźmi. Poszukaj jaj z nowych, albo jakichś tych frajerów leżących na ziemi i umierających. Poszukamy. Czy nic nie wciągniesz tu? Kredka, jeszcze ma miejsce, to kredka może coś wciągnąć. Dobra, weź sobie tam coś zjedz. Ja bym chciał lutelka teraz zaznaczyć. Dziękuję. Lutelkowi też by się pewnie przydało jakieś jedzenie. Dobra, idziemy dalej. Szukamy jaj. Najlepsze poszukiwania tylko na bombie. Tu jest kolejna ta, kolejna dziura. Nie skacz! Dobra, przeżył, ja pierdziulę. siema? Co wy macie? To nie są zwykłe jakieś te, co już wzięliśmy do skakania? To nie są skoczne? Kurde, to są skoczne. A to komuś innemu możemy dać ewentualnie później. Mały jest! Znalazłem małego! Małą fujarkę znalazłem. Ojej, co ty robisz? Mówisz, że spojrzałeś. I za ile chcesz? Za 4 stać kanibal mnie. Kanibal był pierwszy. Ach, kanibal, dobra. Patrzcie, jaki falstart, ale niech ci będzie. Niech ci będzie. Jak ty tam masz? Kha-my-my-ibal, tak? Kychy-a-my-my-iby-aly. Dobrze? Jak nie, to trudno. Jak nie, to trudno. Kamibal. No bo kurde, czemu tego Gegula nie mogę już zmienić imiona? Imienia, przepraszam. Niech ci będzie, ale nie falstartujcie. Dopóki nie powiem, to nie teges, nie? I tak to przynajmniej więcej osób ma szansę spróbować. Co tu się wydarzyło z nimi? Panie, chcesz szybko skakać? Kamibal, to ty dostaniesz skakanie w takim razie. Biegaj za tym. Gdzie ja to rzuciłem? Halo? I będziesz DHS od skakania, mi się wydaje. Uwaga. Tak, to jest od wysokiego skakania. Dobre, może być. Oka muzyczka, kurde, jazz mi się to jakiś włączył dziwny. No niekoniecznie jazz, ale takie coś... chillowate. A tam u góry się dzieje. Co ty robisz, Gegul? Jak on skacze? Najwidoczniej bardzo chce zostać małym lutelkiem. A kto by nie chciał? No kurde! Ej, się nie opierdzielaj. O Jezus, ale tak słabo? O Jezus Maria. Nie wyjdziemy nigdy z tej dziury. Wymień na innego frajera? Ale to jest skaczący. Tylko mu chodzi o to, że ja muszę tu wycelować w to. Tylko, że... A Jezu, bo ja tam muszę Jezus, ale co oni tu wymyślili? Dobra, czekajcie. No, platformówka, no. Nie. Ja muszę tu i tam i no wtedy... musisz kilkakrotnie na tych grzybach skakać. Ale ja się od razu odbijam i mnie tak wylatuje gdzieś... Ja nie widzę, żeby mnie to tak wyżej... Kurde, no i to jest... O mój Boże! Ja jeszcze nie chciałem! A pierdziule. 100 lat później. O, może teraz? O, prawie! Kurde! Prawie wyszło.
No kurde! No do przodu musisz ciągle, a nie... Tak. O, co mnie tak skoczyło? Spokojnie. Witam, Jaksa. Spokojnie. Witam, Godo. Witamy. Żyjesz, maszynista, żyjesz. Jeszcze mi nikt nie zginął. Ale to są ostatnie chwile wasze. No kurde, nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie spojrzeć na górę nawet, jak ja bym chciał skoczyć. A daj się poprowadzić, niech sam tam, tylko staraj się lewo, ten, do przodu, do tyłu strzałki. A, rzeczywiście, dobra, ja miałem nic nie robić. Ja miałem tylko na to wskoczyć i nie ruszać strzałek. No cóż, gra nam każe tam się udać. Najpierw poszukiwania na bombie, teraz skakanie po grzybach, fajna gierka. Kogoś mi brakuje tu chyba. Czekajcie, którym to było i? Map. Map mówi tu. Chociaż nie, tego bossa chyba trochę dalej wywalili, mi się wydaje. Nas pięciu powinno być. Przestań spoilerować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra. Pięciu. Jest jajo! Mam jajo! O! A nabieraj. Teraz bez fall startu. Tak, bo to jeszcze i tak nie mamy jak wyhodować tego jaja. Więc jak powiem, że już, to już. Na razie to jest dupa, to jajo nic nie znaczy w tej chwili. Muszę znaleźć miejsce, żeby je wyhodować. Idziemy szukać jajcarzy. Tam jest zima, tam nie pójdziemy. Ale sprawdzę, czy to nie jest jakieś... Nie, to jest taka muszelka. Sobiski, jeszcze bym mogła powiedzieć, jakbyś przynajmniej punkty wydał, to jakoś bym... Wybierz. A bo co, bo król polski... To co, to lepszy? Ja nie znam Sobiskiego jako króla Polski, tam był Sobieski. Jan III Sobiski. Wspaniały król polski. Znajdź mu jakąś dobrą polską rodzinę. Dobra, tutaj robale, sral... No nie. Na pewno nie taką jak w Bobrach, gdzie ty masz 30 ileś lat. A co to? No, widzi ktoś miejsce? To takie pomarańczowe? Tu już jest kurde bariera. Morda! Morda, bo w tym to było. Nie! Jak się rolujesz, to zostaw... Jajo! Fujarka. Lutel fujarka jest potrzebny. Uciekajcie! Gegul C! Spadaj! Spadaj, frajerze! Dobra, bij to jajo. Zapomniawszy, że jak się rolujemy, to jajo ucieka. No spadajcie na drzewo wszyscy. Spierdział tamten. Że tam na wzgórzu? Ktoś, coś, jakieś pomysły? No staram się popatrzeć. Tam jest bariera, no bo... to za barierą nas nie interesuje. No tu musi być coś, ale gdzie tak naprawdę? No na tym wzgórzu mocno może. Ukryte. Może staj właśnie na jakimś stopie, postaraj się jakimś wyższy punkt znaleźć. Co tu rzucasz, kurde? No tam na tych... Bo tu już się też kończy. A pójdę tu od tej strony co, może. Co, z Timberborn? Był ostatni odcinek? A co ma być Timberborn? Co ma być, plany na cały tydzień byczki są już w niedzielę ustawiane. To, że jest jakieś pytanie na odcinku nie oznacza, że już teraz natychmiast będzie dodatkowe. Drugie jajo! No drugie jajo, ale jak gdzie mam je wykluć? To weźmie zostaw tutaj to drugie jajo i poturlaj się i poszukaj. No na, dobra. Na szybko. Dwa jaja. Bo na tego bossa może o to chodzi, żeby było więcej ten frajerów. Ile ta gra kosztuje? Ona nie była droga, mi się wydaje. Szczerze nie wiem. Ale pamiętajcie tylko na Epiku. Tu jest trzecie jajo. To jest trzecie jajo. Ale gdzie się je wyklu... Tam są trąbki. Gdzie się je wyklu... 90 zł, 99 bez promki. A może na tym zimowym to jest... No ale to by trochę przegięcie, no bo my tam szybko możemy umrzeć. Papak snis. Papa, no to jest koniec, już jest bariera.
To weź tam podejść do tego zimowego, ale tak wiesz, popatrz. Czwarte jajo. A jesteś w stanie, żeby wszystkie twoje osoby wzięły jaja? Nie. No ja nimi nie rządzę. Ja rządzę tylko tym, którego wybiorę. Jak wybiorę kogoś innego, to chłop rzuci jajo. Dobra, kończy nam się jedzenie, tym trzeba będzie się zająć też. Dobra, no to trudno, rolujemy się na drugą stronę. Starając się odkryć jak najwięcej. Czekajcie, tu coś? Nie, to jest zwykły kamień. Tu przejdę, takie dziurze. To do wykluwania powinno być chyba niedaleko. Ale tu gdzie? Było cztery jaja i nic nie widać. No. Tam dwa, to są te, co zostawiłem, to tam są dwa. To są trąbalskie. Bo jaka muza się włączyła. A postaraj się nie wracać tą samą stronę, tylko bardziej naokoło może. No to właśnie idę przy barierze teraz na przykład. Tu nie ma. I tu już nie... Nie! Jezu, ja myślałem, że rzucili sobą, kurde, nawzajem i wyleci ktoś przez barierę. Co za frajery. Trąbię ci! Może zanim wyklujesz te jaja, zastanów się, jak planujesz wyżywić całą rodzinę. Kocham to. Kocham. Czy on wpadł do wody? Ej, on chyba się zabił. Chodź, byczku, spróbujemy jeszcze z tobą to zrobić. Też potrafię. No i uciekł. Tyłek pokazał. Frajera. Patrzcie, on udaje, że go nie ma. Z drugą stronę przy barierze, jak szedłeś, widziałem coś pomarańczowego. Przy barierze? No to jesteśmy cały czas. No spadaj stąd. No co, on się nie boi nagle? Za świnia. Po której stronie przy barierze? Ale przy barierze czy przy wałku? To też jest pytanie. Ej! Łap nas bije! Spadamy. Na świnie najgrubsze. O nie! Jezus Maria, prawie wleciałem w barierę. Jak ktoś widzi? Spadaj. No, masz się bać. Jest jakiś harmonograf streamów, czy raczej zależy? Streamy są od poniedziałku do soboty od 19. Jak najbardziej tu na Twitchu jest zakładka harmonogram i tam zawsze aktualizuję ją. A na YouTubie też jest w zakładce ten posty jest pokazany. Tak, na karcie społeczności na YouTubie jest. A to wy. Ja dbam o takie rzeczy, harmonogramy. To są te jaja lepsze, znaczy lepsze. Bo nie jesteś spontaniczny. O, fuck! Nie! Ucieka. Kredka umarła, maszynista umarł! Nie, ty świnio! Fuck! Idziemy stąd, wkurzyli się na nas. No cóż, kredce się umarło, maszyniście też. Życie. Życie takie bywa. Możecie się uspokoić, kurde, i olać mnie. Ach, to umarł, ten nie żyje, trudno. No, kredka umarła i maszynista maniek. Press F to pay respect, anyway. Co miała kredka? Wizję wiedźmińską. Wizję, pływanie lepsze. I jeszcze miała pancerz, który nie pomógł jej. Ej, ktoś jeszcze umarł, ja mam tylko Gegula, Mega Yahoo i Kamibala. No to dwie osoby, pięć było. A, pięć było, dobra. Fuck. The Trebum felt a great power flowing through this cave, but they were not afraid. The power felt familiar, even friendly. Activate. These glowing structures were the work of their ancestors. Water storage. O, upgrade. Zwiększymy sobie. No halo, klikam Enter. Przecież mam 12, potrzeba 6. A ja to muszę przytrzymać, okej.
Na konsolki. Tak, bo ta gra wyszła też chyba na konsolę dzisiaj. A, kryształki pozbieramy. A tu co dajecie? Więc większe brzuszki. Poczekam z większymi brzuszkami. Pozbieram. No to zostaliśmy tu sami. Co myślisz, powinniśmy zrobić? Powinniśmy się zjeść nawzajem. Co tu jeszcze tam mamy? Tam gdzieś było miejsce, gdzie można wskrzeszać. No właśnie, ej, było coś takiego, pamiętam teraz. Leadership. A nawet nie wiem, że jest coś takiego jak leadership, czyli ile maksymalnie może mieć chłopków. To sobie upgrade'uję, bo to potrzebuje tylko jeden. Możesz kilka razy? Tak, dobra, to dwa razy upgrade'uję. A to ja nawet nie wiem, gdzie to jest napisane, ile mogę mieć maksymalnie chłopków. Jest to gdzieś napisane? Jest, tak naprawdę. No tu masz tyle. No, jak masz... 3, 4, 5, 6... Ale tu się przenosi jeszcze na drugą stronę też. Ciężko powiedzieć. Dobra, zbieramy kryształki. Mati, witamy serdecznie w gronie obserwujących. Witamy, witamy. Zbroje cechu żółwia, przepraszam, tak. Zbroje cechu żółwia. Jeszcze zostanę pomszczona. No może wskrzesimy. Tylko jak to wyglądało, to co wskrzeszało, bo nie pamiętam. Stamina. Możemy zwiększyć staminę. O, to się przyda. To chętnie sobie zwiększymy staminę. Tu potrzebujemy więcej kryształków. Nie wiem, czy nam starczy. A tu co daje? To może dlatego nie mogłeś wykluć, bo miałeś limit. Większe żyćko. Może dam im większe żyćko. Może. A, większe żyćko. Jeszcze więcej żyćka im dam. Może to jest ważniejsze od staminy ostatecznie, bo tak dość szybko zginęliście. Tamten stwór raz usiadł, kurde, i zrobił przysiad i nara. A tym razem nie na butle, tylko na kredkę. Ta. A tu coś jest? Takie nic. No dobra, ale tutaj wskrzeszania nie ma. Wskrzeszanie to, kurde, pamiętam, było coś takiego, jakaś świątynia to była. Witam, Gwimbladziku. Witamy serdecznie. Dobra, nazbierajmy tych minerałków, co by chłop ciągle robił kryształki. 10 maksymalnie, dobra. No i stąd hasę wyjdziemy teraz. Chociaż czekajcie, a wezmę... O, te trąbki dają, to nie potrzebujemy więcej trąbek, to możesz to zjeść tak naprawdę, bo to też trochę ci jedzenia przywraca. Dobra, teraz możemy nazbierać jeszcze tych minerałków. Nie było nigdzie po prostu. No może też, no zobaczymy ten... Ciężko to znaleźć. Kredka by się przydała z jej wzrokiem. O. Akurat prawda. Dobra, wychodzimy stąd w tym momencie. Siups. Gdzie tam u pana, panie Gwynblade, swoją drogą? Koleżanka posprzątała odpływ pod swoich kudłach, aż korci kupić, żeby to uczcić. I plot, już koleżanka ogląda lutelka i się dowiaduje, co ty o niej wypisujesz w internetach. I przychodzi w pysk strzelić. No dobre. Czekajcie, jest mapa pod mnie. Czy ja muszę kliknąć i? Czemu kredka mówi o kredce w trzeciej osobie? Dobra, rolujemy się. No czekajcie, no tu jest ta strona zimowa. Dzień dobry, witamy serdecznie. Usuwator. Co usuwasz, panie usuwator? Jesteś dobry w tym usuwaniu? Może częściej by uprzątnie, aniżeli od święta. No to już jest zima. A możesz ich zostawić w tym miejscu na przykład? Żeby frajerów? Nie, frajery zawsze będą szły za mną. O, tu tak na szybko spojrzę, to nie widzę. Nie, dobra, musimy spadać, bo będzie nam zimno. Jak wybierasz miejsce do patrzenia, to postaraj się jak najwyżej wtedy stać. No, ja tutaj bym chciał, ale to tutaj zginęliśmy, bo tutaj hodują jajce te frajery. No szczerze, nie widzę. Bo rzucałoby się w oczy. Spadaj na drzewo. Oglądam cię na YouTube. Miło. A teraz na Twitchu. Witamy serdecznie. Witam, Rysiuc. No to jest ten wielka morda. Trąbnę mu. Bijcie się ze sobą. No bez jaj, nie ma, kurde, tego miejsca do... Ale to powinno być przy jajach.
I tam kleksu. No to idzie tych jaj, może tam popaść, może to jest w jakiś ten. No tu już jest ta bariera, dobra, rolujemy się. Witam, książę. O, książę, witamy serdecznie. Przy jajach jest ważna rzecz. No bez jaj! No właśnie z jajami, ale bez tego. Kaj to jest, tam wielka morda już chyba nas widzi. No to na takich wzgórzach zazwyczaj jest. Chodź, zjem cię. Albo i nie, bo nie mam miejsca. No tu nic nie ma. Chyba, że tam nie. Ktoś widzi pomarańczowe światło takie jakby? Ty latający, jakie to dziwne stwory, nie? Spadaj! Spadaj stąd! Dobra. Kurde, magiczna kredka miała pancerz, a i tak zginęła, nie? To jest dopiero śmieszne. Nie wiem, jakby na ciebie pewnie kilkusettonowe zwierzę usiadło, też byś zginął. No może, kamciorek, witamy serdecznie w gronie obserwujących. Przy tym rolowanku nie ma na pewno... Morda. Tam nie ma. Zaczynamy się robić głodni. Ale ja mam sobie jedzenie. Na szczęście A nie, zginął ten, co przerabia jedzenie na wodę. Niedobrze. Akurat zła informacja. No w dupie nie ma. Ale po co by jaja dawali w tej części? Nie rozumiem. Dobra, najedz się. A to nie jest jakoś na mapie też zaznaczone? Nie, nie jest zaznaczone na mapie. Właśnie spadamy. Tu nas nie chcą. Siups na górę. Siups. Siups. No to jest najwyższe miejsce. No tu jest jajo. Tu już byliśmy. Ty, a gdzie jest to miejsce, gdzie ja zostawiłem? Gdzie były dwa jaja? Bo tu już jest koniec mapy. Tam są te dwa jaja. No za cholerę nie widzę. To może serio być na tej zimowej części i tam trzeba szybko jakoś wjechać i wyjechać. Ale szybko się nie da, ja nie mogę rolować z tym jajem. Jak mam jajo w pysku, czy tam w fujarce, to dupa. To ja nic nie zrobię. A może trzeba jakąś roślinkę zjeść, żebyś mógł tam siedzieć? Jakieś futerkową taką miałeś pewnie. To one są, ale to są później, na razie ich nie ma. No ta gra taka jest dosyć powolna pod tym względem, ona ci nie daje na początku. No jaja jest pełno tutaj. No to może wziąć przynajmniej jedno jajo i z nim iść. Co ty na to? Mogę spróbować. Czekajcie, tu było to jajo chyba, nie? Tu jest jakieś jajo. Chcecie sprowadzić tam na zimowe? No nie, no na kolejne iść po prostu. Ej, co mnie klepiecie? No może zdążymy. Bo teraz musimy tak biec. Staramy się prosto iść w... Kurde, goni nas chłop. Teraz zabije mi kogoś. Uciekajcie. Czasami możesz to rzucić i na przykład uciec i wtedy szybko wrócić po to czy coś. A, mogę, dobra, mogę trąbić z tym jajem w mordzie. Zresztą w fujarce właściwie. Coś podejrzane, ja bym jeszcze spróbował poszukać, bo za duże tutaj jaj, żeby tego gdzieś nie wykluć. Ale to wtedy nie byłoby za łatwe też? No może te jaja są tak dla picu, kurde. No tutaj już tylko zimą, tutaj obeszliśmy to... Spadaj! Spadaj! Obeszliśmy to już dwa razy w tym momencie, pozostaje tylko ta zimowa część. Witam, Cyber Stalin. Witamy serdecznie. Jakie piękne stado. No, było większe, ale mi z dwóch zabiło. Takie latające główienko tam. Usiadło na nich i umarli. Nie siadajcie na ludziach, bo umrą. Pamiętajcie o tym. Za chwilę Witold powie pewien żart na temat siadania. O, podchodzę ostatni raz do tego zimowego. Zobaczymy, czy tam coś się dzieje mądrego, czy nie. No tam jest ta winda, no dziura. To tam byliśmy. Czarny żniwiarz, witamy serdecznie w gronie obserwujących. Witam, anonimowy panie. Witamy. I teraz nie powiem tego żartu, jak go powiedziałem, że może powiedzieć. Cały wito. No stąd zabraliśmy jajo. Jakbyś chciał jeszcze jakąś kawę dzisiaj, czy coś tam mów, co nie? No ja trochę później może coś wymyślimy. Spadaj. Nie bójcie się. Tatuś jest z wami. Tatuś Lutel? Ja bym wolała, nie. A może tam? Byłem tam na krańcu? No chyba byłem. No co ty robisz, frajerze? Co robisz? Po tym jak
CK3 mnie potraktowałeś, to ja bym wolała nie mieć z tą dużo wspólnego. Spadaj! Ja dobrze traktuję ludzi. Szczególnie swoje dzieci, co nie, Chanelku? No tu też nie ma. No to się połóż, towarzyszku. Włącz lutelka sobie w tle. No to idź spać, towarzysz, kurde, kto broni? Spadaj stąd. Dobra. No bardzo ładnie te zęby wyglądają. Jezu, jak sapie, idź stąd. No proszę spać. Położę się jak wczoraj i zasnę. No tak wygląda ten, jak pracuje się po tyle godzin. Dorosłe życie nie jest łatwe, towarzyszu. Chanelek sam sobie był winny przed umorem. Spadaj! Kurczę, tak słucham w tle i widzę, że to jednak w grze trąbka, a nie sąsiad. Nie, no tu nie ma nic, byśmy widzieli od razu, jak bariera jest. No! No to jedźcie, czy takie dla pizzu to... Nie, a nie ma tam? Gdzie? W tym trochę dalej. Tam? No tak jakby, jak są takie wystające rzeczy, to tak... Nie, nie, tam nic nie ma. Nie, absolutnie. Mylisz się. Nie, nie ma nic. No przecież tam byliśmy, nic nie widzieliśmy stamtąd. A jakby, żeby ten duży zjadł to jajo? To nic z niego już nie zostanie. Milus, dzięki za obserwującego. Dzięki, dzięki. Dupa, idziemy stąd, nie mam pojęcia. Dobra, olewam to jaja, idziemy stąd, spadamy. Nie chcą nas tutaj. O, i ten... I Kanado załapał żart. Kanado. Kanado, ciekawe pomysły. No, ale trudno. Olewamy temat, szukamy najbliższego... najbliższej wieży i lecimy w trójkę w takim razie. Ale to pamiętaj, że to może być tak, że na przykład na kolejnym nie dostaniesz żadnego jaja. No, ale co ja mam zrobić? Przenieść to stąd. No to i tak coś jak pójdziemy już tam, będzie szybciej zabrać stamtąd jajo, bo i tak po tamtej stronie jest blisko. Musimy coś zeżreć, głodni jesteśmy. Wodę też przed chwilą szedłeś, to może się napij. Where did you see woda? No przed chwilą przechodziłeś przez nią. A to w sumie, kałuża. Dobra. Zeżrij tu co? Dobra, jemy. Będziemy stąd spadać. Trochę więcej musisz zacząć tego zbierać jedzenia. No. Może to da więcej? A, frajerze, chciałeś zabrać. Nie ma tak dobrze. Nie to. Możesz to zjeść. Dobra, tutaj były jaja. To biorę jedno i wtedy spróbuję z nim podejść, ale to już też będzie dosyć trudne pewnie. Coś czuję. Widzisz, Graf, a Kanado by nie przeszkadzało. Nie, nie wiem, czy Kanado by to nie przeszkadzało. Spadaj na drzewo. Zabrałem już jajo z tego gniazda? Tak, to już nie ma. Where are kolejne gniazda, my friends? Tam trochę na kolejnym, tym dalej. Tu gdzieś? Te lizacze są piękne. Co wy kurde robicie? Mogę wami rzucić? Co się z wami stanie, jak spadniecie? Nie zbyt. Tu już jest kraniec, tam jest ten frajer. Zgubiłem jaja? Ty, bez jaj, zgubiłem? Żeby cztery, tam jest, dobra, widzę jedno jajo. Jedziemy. A wy kiedyś zgubiliście swoje jaja? Dobra, podjedziemy sobie tutaj grzecznie. Spadaj. A tutaj są te dwa. Dobra, o nie, drugie rzuciłem. Przeżyło, przeżyło. Ale a nam się co nie... się to? No, ale tam na wprost trzeba będzie biec. No nie wiem, czy my na samym biegu zdążymy. Lub skakaniu. Szczególnie jak nos mnie spędzi. Może byś coś przekąsił, mój panie? Oj, na razie to nie. Na razie nie trzeba, bo jedzone przed streamkiem dosłownie. No, ledwo co się wyrobiliśmy z obiadem.
No trudno, przechodzimy z jajem. A ja nie wiem, czy my zdążymy. No najwyżej je puścisz, nie musisz zginąć. Zginę! Jaka muzyka, nie? Dawać byczki! Kurde, nie, za daleko. No, nie wydaje mi się. I don't think so. Dobra, olewaj, może. Czekaj, jeszcze spróbuję kawałek. Dzień dobry, no Filon, dziękuję za zaobserwowanie. Witam bardzo, 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 bardzo serdecznie. Nie wydaje mi się. Ale to już nie skacz, bo skaczesz do góry, a nie do przodu. Dobra, olewamy temat. Ciekawe, że nie zdążymy, będzie plot twist. Dawać! Jesteśmy blisko! Strzelaj jajem, poturlaj się, zbierz, strzel. A też mógł. Nie dalibyśmy rady. Zobaczcie to. Teraz jak na speedrunie jechałem, to i tak ledwo zdążyliśmy. I ten chłop. Nie umrę! Nie umrę! I nie umrze chyba. Nie umarł. Zgniotło go. Dawaj, co tam masz? Zeżremy wszystko. Ojeju, ja już taki głodny się zrobiłem? Co tu się stało? Witam, Aleksandrze. Aha, to się stało. O nie! A ja mam wszystkie inne cechy? Tak, bo trąbić mogę. O nie, jest boss. Siema. Siema, byczku. Głodny jestem. Czy planujesz pojechać na PGA? Nie, w tym roku raczej nie. Nie. A czekaj tam, byczku, ja muszę tu sobie podjeść trochę. Chociaż, nie pamiętam, jak to działało z nim. No, ale sobie pojemy. Co to jest? Dawać, dużo jedzenia potrzebujemy. A ty przerabiasz teraz to. A to dlatego jest ten problem, bo ty przerabiasz. Dobra, ty będziesz teraz naszym głównym chłopem. Siema. Hups. Co to kurde jest, nie? To najbardziej mi przypomina, nie wiem czemu, tego Toy Story. A czemu to dziecko płacze? Jakie dziecko płacze? To moje chłopki. Hups. No się śpi spokojnie. Dobra, weź sobie to. A, bo my to możemy obudzić. A ja nie wiem, czy ja chcę to budzić teraz. Może sobie poczekamy trochę. Pozwiedzam ten świat. Jeśli mogę. Dobra. Teraz masz trąbkę, nie? Tak, teraz masz trąbkę. Nie używaj trąbki, frajerze. No i obudziłeś go! Ty głupie głupku! Obudził go trąbką! Uciekamy! Tak! We have a problem. Trapped on all sides by deep pools of poisonous gas. Pamiętam, co tu trzeba zrobić. Nie wpaść w przepaść i nie zabić połowy drużyny. Ale nie mam wpływu na to. Bo on musi wjechać w to. On musi w to wjechać. No ale chłopki moje zginą, bo są głupimi głupkami. No i patrz, jak ich przejeżdża. On w to musi wjechać. Dawaj, gościu, tu. Dawaj, byczku. No uciekaj tam! Dobra. Jest, most, spadamy. Nie ginąć. Siups. Jeszcze coś? Nie, dobrze, możemy już stąd uciekać. On tu nie wejdzie. Aha. Frajerze. On na wózku jest, a ty go tak wyzywasz. Dobre. Możemy iść dalej. Weźcie, nie spadajcie. Dobra, idziemy, zostawiamy kolegę. One by one. The yellow light cruelly burned away the Trebum's abilities. Tagra. The elder had warned them about the evil light of the cylinder's servants. Now they knew what kind of creature to avoid. On nas widzi dalej. On chce nas złapać. Dzień dobry. Breeze 12. Witamy serdecznie w gronie obserwujących. Eloszka. Siema.
A, musimy trochę podjeść. Cokolwiek zjemy, żeby napełnić brzuszki. No tu trochę posiedzimy, poszukamy. Może tu się uda znaleźć jajka. Albo chociaż taki do rekrutacji. Takie chłopki też mogą być. Ta gra jest dziwna. Czy miała premierę? Czy jest PL? Premierę miała, ale niestety nie ma polskiej wersji. Dzisiaj jest premiera, ale nie. Ta gra jest tylko po angielsku, jeśli się dobrze orientuję. Nie ma nad tym jakiegoś francuskiego, niemieckiego i tak dalej. Więc na tym bardziej polskiego nie będzie. On dalej tam jest. Spadać stąd. O nie, ty nie masz trąbki? Co się stało? Aha, bo on nas uderzył. Fuck, musimy trąbkę odzyskać. Były tu jakieś trąbki? Chyba nie. Nie przegrał. To jest gra, w której ciężko przegrać. Dobra, trudno, idziemy bez fujarki. Trzeba będzie uciekać. Lecimy. Możesz się cofnąć do tamtego gościa. Nie. Odrodzony bąbelek? Co? No za odrodzony bąbelek. Znaczy, chyba ktoś inny miał tutaj. Gegul? Wszystkim pozabierał trąbki. Dzień dobry, nasza wysoka. Dzień dobry. Nie no, tylko miał Gegul trąbkę. Martyks, witamy serdecznie. No i później ten mały kamień. Jest! Miejsce na jajo jest. Tak wygląda to miejsce, gdzie to można... To się na żółto bardziej świeci niż pomarańczowo, ale okej. Okay. No. Może być. Świeci się w każdym razie. Co ty dawałeś? Poza żyćkiem. A to... No ta. Mega Jacho był kwadratem, nie? Haha, on nie może tu się dostać. Taki frajer. Jak ci idzie, Lutelu? Powoli, do przodu. To nam daje po prostu wodę, ale co? Było zrobimy? Powiedziane, że przy przechodzeniu przez most żółte światło zabrało niektóre moce. A, okej, okay, sorry, aż tak nie skupiałem się na tym, bo byłem wystraszony. Ale tu chyba jest... Nie, co tam jest? To też jest od wykluwania? Chyba nie. Chyba tak. A ty bzyku niedobry. A tu są dwa od wykluwania. A po co dwa od wykluwania? Po to, żebyś ty jaja przeniósł. Co ty tam robisz? No nie wiem, co na. A, nie wiedziałem, że jest, skąd mogłem wiedzieć? Jakby było jakieś powiadomienie dingangujące, to by było. No dobra. O Jezu. No jest osoba oglądająca zapis i zastanawiam, o co chodzi. Takie jest życie na tym, na Twitchu. 10 minut z hełmem. Dobre. W każdym razie... To musisz głośniej mówić. W każdym razie musimy znaleźć jaja, tylko pytanie brzmi. Gdzież one są? Tam nie wejdziemy na Jezus Maria. Co się wydarzyło się? Dobra. Bzyk, zostanie to zapamiętane. Oj tak. Tu nic nie ma. Kurde, jaja. Szukamy jaj. Niebieskie, okrągłe. Takie pomarańczowo niebieskie te jaja są ostatecznie, bym powiedział. No tu jest ten chłop, to on nas nie lubi. Musimy stąd spadać. Im szybciej, tym lepiej. Tam jest ten, co też nas nie lubi. No są dwa miejsca z jajami. Ale żadnego jaja tu nie będzie, bo to jest jakoś randomowo. Witam, Nerwusku. Znaczy, nie wydaje mi się, że to było randomowo. Witamy, Nerwus, witamy ale serdecznie. Ale możesz zbierać, jak biegasz, jedzenie, bo za chwilę znowu będziesz głodny. No niestety, jak roluję, to nie mogę za bardzo. To najwyżej tak mogę robić. Dawaj, chodź tu, Robalu. Dobra. Nie musimy cię jeść. Ktoś widzi jakieś jaja? No tu już jest koniec, tu już jest bariera z tej strony. Na to nie ma miejsca, to szybko sobie coś zjem. Dobra. Dawaj, bieraj to. Co możesz to wziąć, nic nie możesz wziąć. No i to jest problem. Ale zaraz go rozwiążemy, jedząc wszystko, co tylko można. O, wszyscy najedzeni, wszyscy zadowoleni. Najedzone brzuszki. No ej! Czy to jest kolejne, czy to już widziałem? Jak to jest kolejne, to się zdenerwuję.
No to jest na te wszystkie jaja, które były w poprzednim ten. Ale jak je przenieść? Przecież tu się nie da przenieść tego. Może jednak da się, żeby każdy trzymał. Nie, nie jest to możliwe. Obiecuję, że nie jest to możliwe. No tu już jest bariera, tu już jest koniec. To jest miejsce na jaju. Na dół nie wiem, czy możemy zejść. Wydaje mi się, że to zielone to jest trucizna. I nie powinniśmy tam schodzić. Coś tam, no może. Nie wiem, wydaje mi się, że lepiej tam nie schodzić. Może zamiast na najwyższy od razu skok w dziurę, to spróbuj tutaj, był taki mały gzymsik. Znaczy, no tu mogę. To coś nam robi. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 wyjdźcie stamtąd szybko. Dobra. Sytuacja opanowana. Dałoby się życie odnowić sobie. Bieraj to, dobra. To możemy zjeść. No tam jest ten kolega, nasz przyjaciel. Czyli zielone to złe. Tyle wiemy. Znaczy no później możesz pewnie trafić na jakieś rośliny, która jest odporna na to. Być może, ja chcę to. Dobra, bo to powinno... Ej, proszę mnie nie... Dobra, uleciłem. Ale to żółte światło ci znowu zabiera kolejne moce jak coś. No trudno. Chciałem się uleczyć. O, o, bo jest ten ślimak, który się otwiera. Ale co trzeba zrobić, żeby on się otworzył? Ten ślimaku, czy ja mam pana obserwować? Ty się teraz boisz. Dać mu serce. Cera? Halo, nas tu nie ma, nie widać nas. Napluj na niego. Chowaj się. Pluć nie będę. No. No. Dobra, wyszedł. Teraz. Teraz, 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 bo on wyszedł. I to jest jakieś... A nie, to jest minerał. Jakiś kryształek. Ja tego zjeść nie mogę, ja to muszę ten... Ja to muszę chyba rozwalić? Czekaj, tak? Nie tym. Nie, no to jest... Ja muszę być takim, który zjada ten? No pewnie tak. Pewnie przerabia minerały. No dobra. Idziemy tam do niebieskiego, może tam będzie jeszcze jakieś jajo. Wazelinka? Uciekamy, 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 uciekamy. Szybko, byczki. Dobra, i tu mamy wejść. No ewentualnie tam mogły być jaja, gdzie jest ten stwór, ale to też byśmy raczej widzieli. Jak jeszcze raz tam wejdziesz, to niedługo cię zabije ten, to światło, no właśnie, żółte może. No ale tam... Tak czy siak chyba nie ma nic. Czy planujesz zagrać kiedyś w Europkę, bo ostatnio trochę gry Paradoksu grałeś? Nie. Gitul, jest film na kanale. Nie. O, jest, 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 znaleźliśmy. Znaleźliśmy to, co najważniejsze dla nas. Tylko pytanie... Ile to kosztuje i dlaczego nie masz tyle, żeby mnie wskrzesić? When the Trebum stepped on the strange device, an ancient memory came back to them. A memory of long ago, when the cities of their people still stood, and the fight against the cylinder was not yet lost. In those days, a very smart Trebum had found a way of cheating the cylinder, of stealing a little bit of its power to absorb and to reshape. In this way, the Trebum could revive their fallen friends or send others to a hidden place. And it was also by this device that a link had been forged and a path had been opened to the voice that spoke within them. No dobra, czyli co? Mogę? Nie mogę? Za trzy jedną osobę, za trzy... Za ciebie za pięć! Ciebie za pięć kryształków maszynistę M za trzy mogę wskrzesić. To maszynistę jak wskrzesisz, to on przemienia nie przypadkiem ten? Nie, to on już nie ma... Nie, 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 to był Gegul, który już tego nie ma, bo mu zabrało tę umiejętność. No kredka tu jest lepsza, ale no właśnie może ja bym poczekał i pozbierał. Tylko pytanie, czy tutaj są jeszcze kryształki gdzieś do zbierania? Ta gra będzie tylko na streamy, czy też na odcinki? Będzie powtórka. Tak. No dobra, mogę w każdej chwili do tego wrócić. Ale no nie, no 5 kosztuje kryształku, że cię skrzesić.
Kurde, chcę się podrapać po nosie przez hełm. To jest naprawdę dobry pomysł. No dobra, ja postaram się ciebie wskrzesić w pierwszej kolejności, aczkolwiek... Czy tu gdzieś kryształki mogę zbierać? No ja mam to, co się przerabia w kryształek, ale ja to muszę zjeść. Bo ja nie mogę tego rozwalić. Mogę spróbować walnąć to skałę, ale podejrzewam, że to nic nie da. Nie to. Mocno logiczna gra to wykorzystywanie umiejętności na zagadki środowiskowe, to dylematy kogo wskrzeszać. No, a nie, to coś jest. To jednak po prostu miał twardą skorupę. Co się stanie? Co? Po prostu się świeci. Jesteś bardzo atrakcyjny. Ale dla kogo? Twojej starej. Dla kogo jestem atrakcyjny? Halo? Proszę przyznać się na czacie, dla kogo Luther jest atrakcyjny. To nie jest Luther przede wszystkim, to jest Hamibal. Dobra. No trudno, kryształki są potrzebne. Będziemy kumulować. Żeby... Dla mnie? No to ostatecznie tutaj nic więcej chyba nie ma, bo wejdziemy do mapy. Na twojej starej, dla przeciwników. No dla mnie nie, chociaż w tym hełmie od biedy ujdzie. Od biedy? Czy tu coś się z tym robi? Chyba nie. No dobra, to chyba musimy iść dalej tak naprawdę, bo tu jaj nie ma. Narobili miejsca na ten, na wykluwanie jaj. A zobacz po takich górach, to ostatnim razem były takie jakby orle gniazda na to, co nie? No mogę tu wejść. Albo na wodzie były też. Musisz teraz już bardziej w taki sposób patrzeć, gdzie to się znajduje. To jest takie trochę małe przejście, co nie? No. Ale trzymasz miejsca, ten. No można. No nie mam fujarki, to nie ukradnę nawet temu jaja. No. Dobra, spróbujmy iść dalej może. Może znajdziemy coś ciekawszego tam po dalszej stronie. Bo tu... O! A może... Nie, to nie jest. Myślałem, że to jest gniazdo. Ale tu nic nie ma. Nic tu nie ma niestety. Tutaj też nie. Hełm na głowę i za ojczyznę. No ale trudno, jedziemy dalej w takim razie. Już tutaj nic nie zrobimy chyba. No są miejsca na jaja, a jednocześnie jaj nie widzę nigdzie. Chyba, że tu. No trochę więcej eksploracji musisz zrobić. Czekaj, coś tu nie, tu się nawet nie da wejść w to. No to już jest bariera. Bo tutaj coś jest. Tam wygląda jak jakieś wejście. O. Hełm z łuba. Hełm z łuba, dobra, czekajcie, zatrzymam. Bo tam jest przejście, ale ono jest za barierą. Możemy zaryzykować i tam sobie wbić po prostu. Dobra, ja ryzykuję. Coś tu jest, ja chcę zobaczyć, co to jest. Siema. Czy tu jesteśmy bezpieczni? No niekoniecznie, ale... A tu nic tu nie ma, to jest oszukane! Chociaż tu są jakieś, dobra, jakieś... Co się zjadłem, dwa. I spadamy teraz szybko stąd. Oszukało mnie. Myślałem, że tam jest jakieś przejście. Od razu gorzej, bo nie mam hełmu. Aż tak jestem brzydki. Zrobiłem krótką przerwę i widzę, że masz trzy towarzyszy mniej. Co się stało? No poumierali. Zostali zgnieceni dupcią czyjąś. Jechać, jechać, pany. O fuck, nie do wody tylko. O nie, jak to jest zrobione? O fuck, jak to jest zrobione? O fuck! O fuck! O fuck! O fuck! O fuck! O fuck! Aaaa! Uciekamy szybko, 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 szybko! Ale mamy przekichaną sytuację, mówiąc szczerze. Uciekać! O nie, to nas zabije. To nas zabije. Teraz mi koledzy poumierają. Ale będzie trzeba tu wszystko wskrzeszać. Dawaj, szpacja. Nie, się nie odwracam. Nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje. O nie! Tu jest jeszcze gorzej! No nie! Nie! Nie, no tu nie mogę być! O fuck! Nie!
Ja żyję! Ja żyję! Uciekaj! Gdzie ja jestem? Tu! Nie! Kamień! Nie! Co się wydarzyło? Autosave 2 minuty temu, bieremy. Zrób jakieś ornele w Crusader Kings 3, proszę. Ale nie możemy tam nekromancji robić chyba, czy to się kameruje. Dobra, trudno. Zapis jest... Ja po prostu chciałem wskoczyć. To może zastanów się... Ej! Co to jest? Siema. Wracając, witam RTR. Zastanów się, jak tam dobiec, żeby móc dobiec. No to... Jest bardzo dobre pytanie. O, to tu jedzie. Spadamy szybko. Może ja bardziej tam powinienem, bo tam jest chyba drugi, tam jest, bo ja jechałem do tego. Dobra, zaryzykuję jeszcze raz wbicie do tej... Czekaj, odsapnij sobie chwilę. Pop nas goni jeszcze, czy już se poszedł? Gdzie jest ten wielki? Skoczył do tego? Nie wiem właśnie. Zabił się. Dobra, spróbujemy tak. Spróbuję tu wjechać, bo tu są jakieś dziwne roślinki. Zabiorę je. Ale więcej niż... No, co jest? Skakuj tam. Dobra. Teraz od tej strony spróbujemy. Tędy jedziemy. Bo tu też jest. Może tędy będzie mądrzej. Jak nie, to będziemy O! A! To niebieskie nam regeneruje staminę. O! Dobrze wiedzieć. Fajna sprawa, byczki. Jeszcze tu sobie możemy przejechać. Dobra. I teraz prosto na to. Chyba... Jajo! Fuck! Ale nie, już nie biorę. Weź! Nie zdążymy. Tam są te dziwactwa znowu. Dobra. O, fuck, woda. Nie zdążylibyśmy z tym jajem biec bez pizranowania. To by byli zbyt trudne. Dawaj. Kurde, głodny jest chłop. Trzeba coś tutaj w tym kwestii zrobić jeszcze. Co tam się dzieje, to ja nie wiem. Dobra, trójeczka jedz. No, to już jest tutaj. Dawaj, musimy jeść. Dobra, sprawdź, co to daje. Dobra, ale możesz na razie przerwać i zrobimy losowanie. Przepraszam, nie wiem, co się dzieje. Okej. Co się dzieje? A. The voice in their memory spoke with great urgency. Możemy zrobić przerwę, pewnie. Aha, bo te pioruny będą nas walić. Ej! Gegul, umarł co? A bo to leci dalej? No czekajcie, to ja se wczytam. To leci dalej, cholerstwo. Dobra, niech nas zabiją, wczytamy sobie. Checkpointa. Czytamy sobie checkpoint. Masakra, to od razu leci. To jednak nie będzie losowania. Możemy zrobić, to nie problem. Ale teraz przynajmniej jest cutscenka. Dobra, to taki... Nie, jak to się mówi. Cliffhanger, tak? Będzie przerwa teraz, nawet sobie wyłączę na sekundę o losowanie, później to połączy się. Czy losowanie, nagrywanie. No to lecimy szybko, bo nie widzę, co się dzieje. I musimy uważać na te pioruny, które randomowo chyba walą, więc... To jest takie trochę... albo się uda, albo się nie uda, no. Dawaj. No to się przesuwa. Znaczy powoli to się przesuwa. Dobra, to się nie przesuwa tak mega szybko, ale jednak. Jakieś jedzenie? Tu. Dawaj. Jedz to, byczku. Co to było? Pamiętamy, co to było? On teraz ma... Hipnotyzuje. Swoją trąbką. Dobra, spadamy. Dawaj, tam musimy jechać. Tylko żeby nas nie walnęło, bo będę piszczał. Na pierdziule.
O fakt, to zaraz walnie, to zaraz walnie, to zaraz walnie, to zaraz walnie. O właśnie. It's not possible? To co ja mam zrobić, jak nie jest possible? To ja nie mogę być tak daleko może od niego. I też możemy hipnotyzować. Fuck! 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 Spadaj na drzewo, frajerze żygający. Tu ktoś chce u... No zostaw mnie! Jak odbija, tam mogę wskrzesić. Ja mogę go wskrzesić. Chyba. Za jednego, chodź, uciekamy, szybko. Spadamy, spadamy stąd. Co on taki szybki? No jeszcze mnie trafił! Co za dziad? Dobra. Chwila spokoju. Aha, bo ty się przerabiasz teraz. Dobra, weźmy Gegula. Gegul z nami pozostanie na zawsze. Gegul może tę trąbkę wziąć. Dwójeczka zjadaj. O fuck, on już tu jest. Spadamy, 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 spadamy. Szybciej ewoluuj. Trąbki, trąbkaste. Fajnie, że są trąbki. Dobra, na spokojnie. Troszkę nam się udało tutaj uciec. Stamina nam się regeneruje. Zjedz to. O fuck, uciekaj. No ten frajer tu jest. Rękę, tutaj jesteś bezpieczni. No prawie. No ja nie wiem, czy jesteśmy bezpieczni. Tu mi wszyscy z głodu umierają. Zjedz to, bo to haleczy. Uciekać! Jezus, on zasnął. Uciekać! 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 O Jezus, uciekamy, uciekamy. Jedz, 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 jedz. A, ty się przerobiłeś na tego frajera. O cholera, dobra, doszliśmy praktycznie. Możemy głodni wszyscy. Stresująca jest ta gra, wiecie? Dobra. I tu chyba już będziemy bezpieczni, co? Albo i nie. O nie, to będzie waliło! Dlaczego? Nie! Nie wal! Dobra, ja się cofam. Nie wal we mnie. Kurde, dajcie jakieś jedzenie. Ciebie zjem. Ej, co wy tam, kurde? Chodźmy, uciekamy stąd tak naprawdę. Czy musi zakręcić swoją trampkę, by zahipnotyzować? Może się przekonamy. O, tu są jeszcze jakieś specjalne. Co on teraz? Filter trunk? Toksyny może filtrować. Dobrze wiedzieć. Kurde, muszę się najeść. Stanęło? Jesteśmy bezpieczni? Nie jesteśmy bezpieczni. Spadaj! O mój Boże, gdybyś był grzybem, to jakim? Muchomorem! Żyga! Dobra, mamy spokój chyba teraz, Jezu. Spadać. Weź tę trąbkę tą. Czy to jest znowu, że ty będziesz wodą? Ja chciałem, żebyś ty był trąbiący. Masz trąbkę, dobra. O Jezu, to ten frajer. Ja się boję tego świata już w tym momencie, wiecie? Elo, Franek, witam bardzo serdecznie. Jedź, drogi Lutelu, czy jedz? Jeść to nie mam co. A tu strasznie niebezpiecznie się zrobiło w tym świecie, mówiąc szczerze. Wywal to. Spadaj. Ej, on żyga! Uciekajcie. Pierdziele. Spadaj. Tutaj nie mam jak przeżyć, mówiąc szczerze. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, w którym możemy się schować. O mój Boże. Nie wiem, tu w rogu może? Weźcie, zjedzcie, bo wy głodni jesteście. To za gra? O panie. Ciężko powiedzieć, ta gra jest... Jest dosyć interesująca pod każdym możliwym względem. Taki survival, musimy przeżyć w tym świecie, który nas chce zabić. I... Nie jest to łatwe zadanie.
I w sumie nie wiem, co my tu robimy, ale no jesteśmy. No żygacz, nie? Jak z AR Billions na przykład. A, wziąłeś teraz, jesteś toksyczny. O nie, to ci zabrało trąbkę. Fuck. Mamy dwóch przerabiaczy, więc przynajmniej będzie dużo wody. Aj, trąbka bardziej by mi się przydała na tym dziwnym świecie. Tam jest słońce. Albo co innego dziwacznego. I chyba tyle w temacie. Sporem przypomina. No troszeczkę jest jajo. Dobra. Mamy jajo. Zjedzcie to, to się napełnicie. Brzucholowe wam się napełnią. Muszę zjeść. Dobra. Trzeba nazbierać jakichś tutaj frajerskich roślin czy czegoś. No bez trąbki jest ciężko, myślę. Chodź jajo. Kurde, tego skakania nie mam dużego. Aby się przydało. O, przyszła kawa. Dawaj kawę, kupito. W dużym kubeczku z Władcy Pierścieni. Steve, dziękujemy za 190 bitsów. A, dobra kawusia. Oj, dobra kawusia, będzie pite. Żebyś ty widziała, moja droga, co tu się działo, jak cię nie było. Ja mam na słuchawkach ciebie. Ojejku. A, mamy jajo. Kawa, fuj. Tam się nie znacie. No, a że teraz uda nam się znaleźć odpowiedni teren, znaczy odpowiedni budynek. Pamiętajcie, tam. On się na żółto świeci, na pomarańczowo. Żółto, szukamy czegoś, się świeci na żółto. I to wygląda jak taki kwiat z daleka. No, żółte się nam przyda. Jezus, co ty robisz, chłopie? Żółte. Czy to jest multiplayer? Nie, to jest tylko singlowa przygoda. Jakbyś lepszy od narkotyku, wiesz? Ciężko powiedzieć, co tu się dzieje w tej grze. Tu chyba muszę się wrócić, bo tu już jest koniec. Ten chłop nas widzi chyba. Tak, tu już raczej nic nie ma. Ale muzyczka w tej grze jest epicka. O kurde, siema. Kurde, ten to raczej nie wskoczy, jak nie jestem tym super skaczącym. Nie, nie ma szans. Musimy naokoło biec w takim razie. Nie widać nic żółtego, to niedobrze. Pysznej kawusi. Dziękujemy, panie Vito. Rozumiem aluzję, ale i tak podziękuję. No tu nie widzę żadnego przejścia albo jakiejś dziury w tych skałach. Więc idziemy dalej. A to jest stresujące, jak musicie uciekać przed tym wałkiem. Naprawdę. Nie polecam tego doświadczenia. Ale polecam giereczkę. Wielka gwiazda? Czy aglizda? Może być i glizda w sumie. Zobaczymy może, jak to wygląda z drugiej strony. Nie blokujcie się. Muzyczka epicka z tych drzew. Podoba mi się. Nie, tam jest żygacz. Musimy z tym jajem przejść obok żygacza. Ja pierdziule. To jest niemożliwe. Trzeba jakoś mega na... On tu już idzie. Spierdzielaj! Spierdzielaj! Rozumiesz słowo spierdzielaj? Pewnie, że nie rozumiesz. Żyga. Żeby mi nie zażygał kolegów. Boże, nas goni. Muszę jajo rzucić. Minąłeś spadać jakieś wejście do jaskini chyba, ale z drugiej strony. Witam, HDPiki. Może, może. Boże, jak żyga. Dobra, Hanas olał. Ja mam taką nadzieję. Tu coś jest, tam jest chyba do kupienia ktoś. Jest, White, jest, jest, jest! White Fox do towarzysza, kiedy ten... są na soczkowaniu. O Boże, ale żyga. Dobra. Moi drodzy, ten moment jest. Ktoś może wydać 5000. Rzuć to jajo tu. No rzuć to jajo tu, co ty robisz? Lutel! Gascon, Lisette, ja liczę na to, że naprawdę uda się w końcu. Kurde, frajery. Gasekony, tak? Gascon. Akceptuj. Mamy ciebie, Gascon, tutaj. Jesteś z nami od dzisiaj. Ale to Gwyn żygał. O Jezu, to jest gorąco? Oj tam, Gwyn. Nie, tego wywal. Co ja tu cień widzę? Tego robala? Sobiskie, nie w taki sposób to w ogóle działa.
Sobieski to boomer, czego oczekujesz? Pójdę jeszcze popatrzę w tamtą stronę, czy coś ciekawego znajdziemy. Trochę cień tego... Dobrze, bo może troszkę nowych osób przyszło, żeby zostać nazwanym. W momencie, kiedy Lutel mówi, musicie wykupić za Lutel pointsy, coś takiego, jak za 5000 wybierz mnie. Tak, ale dopiero wtedy jak powiem, że możecie już się z tym zajmować. No tego nie chcę frajera. Dobra. Jezus, ten cień mnie przeraża. O, tu będzie trąbka. I tam walą błyskawice. Czy to jest jakaś nowa gra? Tak, dzisiaj jest premiera. Jak najbardziej, nowa dziwna gra. Dawaj. Dobrze, masz trąbkę. Kurczę, straciliśmy tę hipnotyczną trąbkę. Tu coś jest. Witam, Senit. Witamy. Idziemy, a tu jest jeszcze dziura. A idziemy do tej dziury. Możesz to zjeść, chociaż jesteśmy full. To jest ta gra, co cię ściana goni i zabija? O, i to jest dobry widz. Jeśli Lutel nagrywa, musi być dziwna. Aż tak... O Jezus, ktoś tam wpadł. Nie, ty masz zostać. Masz tu zostać. Kryształki do... O, skrzynia. Co daje skrzynia? No jakiś ten. Muszę coś zjeść. Są trzy różne. Dobranoc. Przyjdzie tu ktoś? Mega Yahoo, chodź. Boże, gdzie jest ta dziura? Mega Yahoo to ma połowę życia, chciałam tylko powiedzieć. No wiem właśnie. Dobra, Mega Yahoo. Sprawdzimy, co tu Mega się Yahoo dzieje. Mega Yahoo wygląda trochę jak ten Sniffles z tych magicznych zwierząt. A, te duszki przynajmniej. To nam oddaje jedzenie. Nie, weź to wywal. Czy kredka żyje? Niestety jeszcze nie. Nie żyje, ale jest szansa, że... Nie, no weź to. To miałeś akurat zjeść. Ej, to teraz nic nie robi, co? Przecież to miał go uleczyć. Coś przecież popsułem. Uleczyło już go poprzednie. Czekaj. Dobra, pozbieram to. Zaraz zrobimy investigation. Uleczyło. Jak coś, to ten. A, Mega Yahoo, który bez tego J byłby o wiele ciekawszym nikiem. Bez J? No, bez A. Ja. A. I ja na początku tak przeczytałam i uznałam, że nie będę na głos strzelać tego niku. No dobra, tutaj trochę kryształ. Mamy 4, potrzebujemy 5, żeby magiczną kredkę wskrzesić. Dobra, wyszlim stąd. Czyli, czemu ja na M nie mogę wejść na mapę? Czemu muszę kliknąć I, a mapa jest na Q? Boże, co za głupota, że mapa była na Q? Nie, no jak, mapa nie jest na Q. A tu na Q? A, bo tu QE, no tak, bo pady pewnie. Tu mam aluzję. Czyli mapa, tu idziemy, tu coś jeszcze jest. O Boże, dobra. Czemu magicznej nie ma z tego samego powodu maszynista, dla którego ciebie też tu nie ma? Jest. Umarłeś. No tam jest ten wunsz. On strzela piorunami. No teraz to przydałoby się jeszcze jedno jajo znaleźć tak naprawdę. No wiem, ale najpierw idę tu, bo tu coś jest zaznaczone na mapie. A tam mam iść. Tam jest chyba wskrzeszanie, ale kurde, no właśnie nie mam jeszcze kryształku, żeby wskrzesić. Spadaj! Spadaj, wielka dupo! Dobrze, uciekaj. Spadaj! Czy on się uodparnia po właśnie, jednym... Upgrade dla ferajów potrzebne, bo z bossem będzie ciężko. No przydałaby się jaskinia. Ale nie, no ta jaskinia to działa też... ona po prostu działała. To nie jest tak, że się cofnęło. No ona raczej... Nie. No gdzieś na pewno jeszcze będzie. No mogę za maszynistę za 3 magiczną kredkę chcę, bo ona 5 kosztuje, bo ona ma więcej upgrade'ów na sobie. Ale a co miał maszynista? To co wszyscy teraz macie? Maszynista ma tylko chatę fujarkę, co przerabia jedzenie na wodę. Bo teraz macie to już, co nie? No, więc kredka jest lepsza, bo ona... Bo teraz kurde, czemu ty zginęłaś, jak ty masz lepszy pancerz? Bo nie miałam wtedy za dużo życia? Oj, to moje to. No dobra, musimy znaleźć trochę kryształków. Może postaramy się trochę wejść w interakcję na tej... Znaczy poszukać czegoś. Olać maszynistę. Tam co jest, widzicie to?
Z jakieś miny? Zbieraj więcej zdolności, no przydałoby się poszukać. No tutaj jedyne co mamy to fujarki, zamiana jedzenia w wodę i chyba tyle co widziałem jak na razie. Bo lepsze skakanie to mają te takie stwory. A rybę nie chcesz wziąć? A który to był ten, co miał truciznę? To już straciłeś go? Truciznę? Nie, znaczy fujarkę truciznową. Znaczy ten ma fujarkę przeciwtruciznową. Znaczy nie wiem za bardzo jak to działa, no ale ma fujarkę... A to nie jest tak, że ty wsysasz truciznę i możecie przechodzić przez to? Może? Kompendium może coś nam powie na ten temat, to... No, usuwa, aha, tu na, nie. Wydaje mi się, że to jak z trąbki korzystasz, że tak a ten, a to będzie, będziesz przeszedł przez tę truciznę, ale to przydałoby się sprawdzić. Jesteś w stanie tym trąbić albo ją podnieść? Nie, no, tylko wsysa. Trąbić się nie da. Niestety, niestety, tam już jest koniec. To, a jest tu jakieś miejsce, gdzie jest ta trucizna? Mogę poszukać. Ogólnie posprawdzam sobie tę mapę. Czy to nie łotparnie ogólnie od trucizny tak biernie? A może? Może tak to działa właśnie? Czekajcie, to nie masz tego więcej? Żeby cała ekipa miała to? Ale to trąbkę usuwa. To usuwa trąbka. Trąbka jest potrzebna, żeby się pozbywać frajerów, które... No tu nic nie ma. Witam, Gepardus. Właśnie, teraz muszę wziąć chłopa, co ma trąbkę. Gascon. No i uciekają frajery od nas. Trąbka jest naprawdę potrzebna w tym świecie. Witam, Orgion. Co tu się stało? I witam ponownie, demon. Witamy. Co tu się stało? Siema. Potrzebujesz pomocy? Chyba się nie da mu pomóc. On umarł? Nie. On próbuje atakować. Co za jajo! Dobra, mamy kolejne jajo. Lisiette, uważaj. A jeszcze nie teraz, ale... Musimy dojść z tym jajem, ale... Ale wiesz... Szykuj... Szkoda, że nie mają innych kolorów. W sensie? Co te jaja, znaczy? Żeby jakoś inaczej ten... Bo to zawsze ten sam kolor jaja jest. No, w sumie. Dobra, teraz gdzie było to żółte? Po drugiej stronie, nie przypadkiem nie wchodziłeś w ten las. Całkowicie po drugiej nie. Ja wiem, gdzie to było. A to nie jest na mapie, jak odkryłeś to? Nie, to znaczy to było przed dziurą, czyli tu gdzieś to będzie. Idziemy w stronę dziury. Ogólnie za chwilę będzie problem, bo widzę tam później jakiś są ten. Co później jest? No później jak jest mapa, to jest jakby takie... możesz nie przejść i się ten w jakiś taki jakby... ślepą uliczkę wejść, według przynajmniej tak to wygląda. Spadaj stąd, frajerze. Ale muzyka naprawdę cudowna. Tam skąd przyszedłeś. Tam skąd przyszedłeś, te. No tu gdzieś niedaleko powinno być. Mi się zdaje. No tu jest ta dziura, a to było przed, zanim weszliśmy do dziury. Gdzieś tutaj? Ka jest dziura. No to tu gdzieś to powinno być. Tu jest dziura. Prawo. Tam widzę. Szykować pupeczki swoje, ale jeszcze nic nie wrzucać do puli. Jak powiem słowo teraz, jak użyję tego słowa, a nie, że no, wiadomo. Jak takie słowo padnie, ojejku, co się stało? Czemu to umarło? Ojej. A ci się cieszą, kurde, frajery. Ja się nie dziwię. Nie użyłem jeszcze słowa. Klucz? Rycerz. Jeszcze nie. Jeszcze nie powiedziałem słowa. Teraz! Lisiette! Udało się! Brawo!
Ej, bo tu strzela! Li, sy, i, e, ty, e. Dobrze napisałem? Chyba tak. Dobra. Sobiskiemu proszę oddać punkciki, ja bo jest... Sobiskiemu to nie oddam. Dobra, mamy piątkę piękną. Chodź tu, Lisette. Chodź! Witam, Hachega. Witam. Lisette, no chodź! Kurde, co ja mam ciebie? No, chodź, Lisette, nie bój się. Wreszcie się udało, ale to wszystko było ustawione. Lisette, weź tu sobie jedzenia trochę. Siup, 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 chlup, chlup. Tam jest chyba Slim. A tam byliśmy, nie? Tam byliśmy. Fajny system, fajny, nie powiem. Najlepszy. Ale tu nie mogę za długo być, bo jest gorąco. As they approached the colossal creature, their optimism faded. It did not seem to like them at all. And now they realized what terrible danger they were in. If this creature is going to become fully dead, then that place must lie below it. And schowaj się pod czymś! The creature most likely could not see what was in front of it or beneath it. So perhaps the size of the treble was an advantage after all. Perhaps they could reach the platform right under the surface. Słuchajcie, weź se to. Musimy się uleczyć. Aha, musimy się chować. Dobra, rozumiem. Wydaje mi się, że tu mi nie pokaże, czy jest... Tu chyba jest przejście? Ale nie wiem, czy łatwiej nie będzie tamtędy pójść. Ledwo się już narodziłam, już umieram. Mogę zapisać? Zapiszę tu. I spróbujemy w prawo. Spokojnie, jeszcze wszyscy żyją. Aczkolwiek potrzebuje nas uleczyć. O, jest. Ten robal leczy. Robala weź. Zeżryj. On nas uleczy wszystkich. Dobra. Jeszcze jeden się przydał. Lisette dużo życia straciło niestety. A to coś jest? Nie. Czy jak się zginie, to się gra od początku, czy są save'y? Jest checkpoint, checkpoint jest, znaczy możesz zapisać kiedy chcesz, ale checkpoint jest przede wszystkim tam, jak dojdziesz do tego niebieskiego, do tej niebieskiej wieży. Tu jest czy za gorąco. Ta emotka ustawiona jakoś się zmieniła, czy mi się wydaje? Nie, ja nic z nią nie robiłam więcej. Dobra, idziemy dalej. Tam jest robal. Dawaj robala. Chodź, panie robal, trzeba cię zjeść. Schowamy się tu. Żyry i robala, dobra. Lisette, a to nerwus, trochę... ten to akurat, ten strzelający piorunami, to jeden z normalniejszych akurat. No. Dobra, staniemy tu. Halo? Można też skrzeszać zgniłe fujary. Można skrzeszać. Znaczy, co? Zgniłe? Czemu ci komuś... Zginięte! Czemu komuś zgniła fujara? Nie wiem, czy ja chcę wiesz, wiedzieć. No, są choroby, niestety. Nie wszyscy uważają. Dawać tu. Dobra, zostańmy tu chwilę. I jak my się znajdujemy względem mapy. A, mi mapy. Chodziło o te odgłosy. Dobra, to jest to, co nam stabilnie regeneruje, więc mogę to wziąć. Siema, Ślimor. O nie. Muszę wziąć szybko fujarę jakąś. Trump! 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 Nie! Uciekać! Kurde frajerze! Zapiziały! Spadaj! Ty, on się nas nie boi. Idziemy. Czy jak ta mgła jest czerwona, to znaczy, że nie da się przejść? Czy jak co? Tak, tak, czerwonego nie przejdziemy, będzie nas biło. A tu jest zima, fuck. Czekajcie, ja to zapiszę chyba. Okej. Bo my się musimy tu dostać, tam gdzie jest ten wąż tak naprawdę. Tu jest zima, ten ma futerko, patrzcie go. A jak go zabijesz, to by nie wyszło z niego coś, co ten? No idea. Ale powoli ci schodzi ten życie, jak masz zamarzanie.
I musimy tu na dół zejść. Chyba... Ej! Co frajerze mnie widzisz, jak mnie nie widzisz? No co on mnie widzi? Nie! O nie, mam nagle przeciwtoksyczne... A wszyscy dostali z automatu przeciwtoksyczne. Co jest? A to ten, drze mordę. Ja nie wiem, co my tu robimy, ale no, jesteśmy. Zabij na futerko. Fuck! Tu jest miejsce do tego. Weź tam coś trochę podjedz sobie. Dobra. Gdzie my idziemy? Aha, nie idziemy nigdzie. Muszę się cofnąć raczej. Nie wiem, co tu się dzieje. Ciekawe, czy jak tutaj się urodzi, to będzie jakiś toksyczny stwór. Może być. No jest miejsce do wykluwania, ale ja już więcej jaj nie widziałem. Może na tych półkach skalnych mogą być. Czekaj. Wrócę się do góry jeszcze. No masz te grzyby, to po nich poskacz może. Czekaj, tu chyba będzie coś. Ta, tu jest. Tu jest jajo. O! Sobiski! Idziemy. A tu jest wejście, ale to później może ten, bo to ci jajo znowu usunie. Nie no, teraz przecież nie usunie. Bo przecież ja tutaj to jest. Dobra, uwaga moi drodzy, teraz. Słowo klucz zostało powiedziane. Po pierwsze wyda 5000, ten zostanie Anzar. Patrz jaki różowy jesteś, Anzar. Anny. Zary, tak? Anzar po prostu, nie ma tam żadnego Z podwójnego. Proszę państwa, ale to trzeba wykupić tym razem, to już nie jest za darmo. Tak, to jest wykupiane za 5000 luter coinów. Anzar. Ja chyba jeszcze mogę mieć miejsce na jednego, mi się wydaje. No, a gdzie tu było wyjście? Akurat w toalecie byłem, no jeśli to nie jest ustawione, to ja nie wiem. A, no najgorsze, że wszyscy teraz mają to, a to wszystkim trąbki pousuwało. Nie wiem, kim biegam, ale sobie pobiegam. Czekajcie, ja się zgubiłem? A w drugą stronę idę, dobra. A teraz możemy iść tam do tego jaszczura. Pies, co ty tam robisz? Halo, pies, widzę cię. Pies, chcesz na kamerkę? Nie, jeszcze nie mamy tego. No to dopiero będą płakać, jak pies kam jakiś nie też nie będzie za dwa materialiści. W końcu z tych luter coinów to ten, życie można sobie ułożyć. A tych kwiatków nie zbierasz? Nie, no to są właśnie toksyny, no to my to już mamy na fujarkach naszych. Witam Mateuszu. Witamy. Elo, elo. A, bo to już zabrało im. Ciemno tu. O, ja pamiętam to. Ja to jeszcze gra... Gdzie ten jedzie? Halo, wracaj tu! Mega Yahoo to był chyba, Mega Yahoo. Gdzie ty pojechałeś, Mega Yahoo? Wracaj do nas. A za świnia. A właśnie, jejku, to chyba dzisiaj po tym... Po live cię poproszę, żebyś po paczkę pojechał ze mną. Po paczkę? O Boże, w nocy mam jechać po paczkę? Dobrze. Będzie jechane po paczkę w nocy. Najwyżej umrzemy po drodze. Pojechał na dzikie baby. A ja już wiem, dlaczego mam tę emotkę inaczej na tablecie jak teraz. A, bo chodzi o to, że ta emotka, jak jest jakby w stanie spoczynku, to widzicie takie kilka razy ustawione. Bo inaczej praktycznie była pusta emotka, więc ustawiłam coś takiego, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Dobra, zbierać kryształki, grube bulwy, dawać mi to wszystko. Moje kryształki, dziękuję bardzo, teraz idziemy dalej. Te kamienie weź na wszelki wypadek, to później może jak dostaniesz tą umiejętność, żeby przetwarzać na kryształki. Umiejętność strzelania z łuku? Nie, jak to było, kurde? Jakoś w twierdzy ładnie było mówione coś tam w kampanii. Już nie pamiętam. Nie mogę tam doskoczyć. Tak, no teraz już stać nas, trochę może jeszcze pozbieramy, to i na maszynistę się uzbiera. Maszynista, co to tu jest? Ciekawego. Łohoho, co to za dziwna giereczka. Bardzo dziwna. Jest świecące. Czwóreczka i będziemy świecić, jak psu jajca. Uwaga. Świecimy. Świecimy w ciemnościach. Wszystkim to w kurde mogę dać. Wszyscy będziemy świecić jak takie
ciapciaki, macie. A resztę se zjedz dla samej idei, albo nawet nie. Czekajcie. Biorę. Świecę się. Proszę się świecić. Uwaga. Ciups. I tak stała się jasność. Niestety będziesz świecić. Daj temu ze sparklami, to on będzie jeszcze ładniej świecił pewnie. Albo się popsuje i zabiorą mu te sparkle. No spróbujemy. Panie Kamibal. Jakiś kolo jadący przede mną właśnie zgubił miskę olejową? Czy widziałeś, że była aktualizacja w dyplomacji i snota noprzy? Nie. Nie sprawdzałem, co to za aktualizacja. Nie wiem, że była. Nerwusku, czy ty piszesz jadąc samochodem? Być może. Stracił chyba. Czy to są odkurzacze z teletubisiów? Stracił niestety tamto chyba. Ale zrobię, żeby wszyscy świecili. Bo mogę. Mogę mieć świecącą gromadkę dzieci. Chips. I mega jachu jeszcze musi świecić. Wszyscy będą widzieli nas na gang. Gang, kurde, świeżaków. To jest nowoczesny gang świeżaków. Każdy by chciał mieć takiego świeżaka. Taką fujarką. Ciup, nie, biegniemy. Mamy nie chce. Mam funkcję pisania za pomocą mowy. To uważaj ten, żebyś nie machnął kiedyś takiego błędu jak Gimli, który pisze z tableta. A, bo ty jesteś pod wodą, dobra. Zjedz to, żeby było miejsce. Siups. Napisz coś zabawnego, Nerwus. Siups. Ciup. No nie jestem w stanie tego zbierać za bardzo. Dobra, i tu będzie problem, bo tu jest ciężko wyjść z tej jaskini. Nawet jak świecimy, to będzie problematyczne. Tak mi się coś kojarzy. No tu chyba wszystkie kryształki, które były, to zebraliśmy. Raczej. Twoja stara i śmiechom nie było końca. Na przykład. Jak świecą, patrzcie ich. Jest skakanie. Komu dam skakać? Lisiette, będziesz skakać, proszę. Nerwus, byłeś w stanie nawet dać emotkę tym dźwiękiem? Właśnie, jak to zrobiłeś? Jakie oczy! Dobra, Lisiette może skakać wysoko. A jakoś stąd wyjdziemy chyba dzięki temu. Lisiette jest ten, pusta w środku. Już duszy nie ma. Więcej może skakać. Kamabil ty dostaniesz. Was there some clue in the structure? Jestem creepy. Witam, krater Mars. Magiczny Nerwus. Perhaps others had walked in this place long ago and tried to leave a path for those who would one day follow them. Czy one umierają? Te owady? Uj, ale one się na bok roz ten. Dobra, bieraj Anzar. Siups. Jemy. Kryształki. Nie, no, emotkę dałem ręcznie stojąc na światłach, a już myślałem, że tak są mądre te telefony. A to jest coś specjalnego, uwaga, Anzar, będziesz testerem. To, że te sekrety może odkryć. Wiedźmiński wzrok! Tak. Jezu, jaki skok. Tu coś jest F, takie F jakby, ale strzałka pokazująca tam. Po drugiej stronie masz w ogóle jakieś kwiatki do zebrania. Jak skoczysz. Follow the large arrow, ale teraz każe mi iść za wielkimi arrowsami. Tam każe iść. Już więcej nic nie ma? Chyba nie. Każe iść tu. Tu jest coś. Dzień dobry. Idziemy. Może i sam musiałbym pewnie pokombinować i ręcznie dodawać słowa sęk w tym, że mi się nie chce. A co jeżeli, jak są te tutaj posągi tych dziabdziaków, to tak naprawdę one żywe są, tylko zamienione w kamień? O, pasuje do tego świata. Siema! Więcej kryształków. I mamy tu posąg ślimora jakiego. Foko ślimor jaki?
trochę jedzonka. Tu są kryształki. Czekajcie, weźmy kogoś. Lisiette, ty zbieraj te tutaj w sumie. Czy to jakieś nawiązanie do Attack on Titan? Nie spoileruję innym, ale tak. Ja nawet nie wiem, o co chodzi. Attack on Titan to ja tylko kojarzę, że czasami jakieś odcinki tak widziałem, jak ty nagrywałeś, jak ty się grałaś, Boże, jak ty oglądałaś, tak. Tak, tak. Zajechałem do domu i czuję, że ktoś kapustę gotuje. Teraz nerwus, czujesz, co my mieliśmy. Tylko z cebulą, a nie z kapustą. To jest kolejny skoczek. Witam, husarzu, co cię ominęło? No jedno losowanko już. Już jedno losowanko i wiele dziwnych, ważnych przygód w tej grze. A tu jak chcesz Gascon, chcesz skakać, dostaniesz skakanie. Tylko mi zniknęło to, czy to było to? A, nie ma miejsca. To. Zjedz to wszystko. I wciągnij to, co masz przed sobą. Uwaga. Nie trzeba, to straszne. Dobra. Nóżki są. Lisette ma jeszcze miejsce. Jak zeżrę to, to będzie miała miejsce. Na ewentualne te takie fajne kryształki. Czy zrobię emotkę losowanko? A w sumie można coś zrobić. Ogólnie będzie ten lutel błazen jeszcze zrobiona, ale to... Tam co jest. No i tu jest to coś. Lisette, możesz to zjeść? Testuj. Testuj, Lisette. Ktoś musi tu testować. Co? Trzecie oko? Nie dość, że ma wzrok wiedźmiński, to jeszcze teraz trzecie oko. Growing a third eye was the strangest one yet. To make things even stranger. Czyli możemy zaznaczyć, czego chcemy szukać, z jakiego surowca chcemy szukać. Jajek. Ej, to akurat bardzo przydatna ten... Nie wiem, czy się opyla w tym momencie kredkę wskrzeszać. O, i pokazuje, no, pokazuje, gdzie są te kryształki, powiedzmy. Spoko. Jutro wolne, a muszę o 6 rano wstać, żeby do lekarza medycyny pracy. No, a później ten 2 godziny w kolejce, a 5 minut u samego lekarza, a 200-300 zł mniej z portfela. Gdzie to widzisz nasz cennik? Tu nic nie zrobimy. Dobra, idziemy stąd chyba. Witam, Jimli, co tam u ciebie? Jimli, wiesz co jutro jest na streamku, nie? Jak się nie będzie, to ja przyjeżdżam. Mam nadzieję, że widziałeś zdjęcie na Instagramie, Jimli. I zostawiłeś lajka i komentarz. Będzie przyjeżdżane i będzie bite, jak ci jutro nie będzie, Gimli. Oni nie co, i kwadrat chcą? A mamy w ogóle gdzie zrobić kwadrat? Kurde, a tu trzeba szukać. Kaj, ja mogę kwadrat zrobić. Dobranoc, Witold. Dobranoc, miłej nocy, panie Witoldzie. Jakie słodkie stworzonka. Dobra, idziemy dalej. Znaczy, no cofamy się w tym momencie, ale no... To może nie? Może tu coś jeszcze jest? A nie możesz wyszukać ten lisiet tego kwadrata? No kwadrat... Aha, w sumie. Ty to jesteś inteligentna, a ja głupi. Kwadrat jest. Zaznaczyłem i... O, widzi, dobra. Tu jest kwadrat. Jeśli się okaże, że widzi go gdzieś, gdzie nie jesteśmy w stanie się dostać. Tu jest kwadrat. Tak, tu są kwadraty, ale musimy jakoś tam się dostać chyba z innej strony. Nie możesz wessać? Wessać? No nie mogę, bo muszę... Gdzieś już widziałem tę grę. No na przykład na kanale, jak za chwilę powiesz mi o innym kanale, który polu telu to rzucił. Tak jak pan ostatnio mówił, że na TV Gry widział tę grę. Kurde, ja wrzuciłem przed TV Gry tę gierkę, pyczki. Tak samo ostatnio, nie? Nagrałem te cholerne bobry, to już oczywiście, o, zgapiesz TV Gry. Ja pierdziule, no.
Ja pierdziule, nic się nie da nagrać, bo już ktoś większy nagrał od ciebie, to znaczy, że byczku zgapiany, ale jak ty nagrasz szybciej coś niż ktoś większy, nie, to nie, to on większy nie może zgapiać w życiu. Jest tak wkurzające. No ja tu nie mogę nic zrobić. Dupa. Dobranoc, krater. Dobranoc, tam chyba musimy jakoś przejść. Mi się zdaje. Trzeba szukać, no bo tu raczej... To nie wiem, tam jest dziura? Nie, tu chyba nie ma dziury, nie. Tu się nie przejdzie. Mówisz, że zgapiłeś Stevie gry? No. Nie, musimy jakoś naokoło przejść. Ja bym nie robiłem w środę, jutro jadę tylko po podpis lekarza 30 km w jedną stronę. A no jak jeszcze ci ten płaci pracodawcę, no to całkowicie lajcik. Lajcik, byczku. Tutaj chyba. Czy ja tu byłem, czy nie? Bo tutaj takie platformy są jak do skakania. Nie byłem tu. Dobra. Tak, co towarzyszu, co za pupsko? Pupsko? Towarzysz czyjeś pupsko ogląda? No to ci się powodzi, towarzyszu, widzę. Skoro możesz takie rzeczy robić. Za badania tak, za paliwo niekoniecznie. O się na pieszo przejdź. Siups. Nie, nie spadnij. O, fuck. Na pewno dobrze idę. To jest rybki, taka kolejność. Mniejszy zgapia z większego, a większy zgapia z zagranicy. A bym powiedziała, że częściej to właśnie ten jakiś większy kanał bierze jakieś takie, wiecie, malutkie kanały i ten jeden do jednego jakiś nawet tytuł czy coś. A też się zdarza niestety. Na zasadzie, o, bo to jakiś frajer mały, to nikt się nie dowie, że od niego zgapiłem. Albo wręcz jest większe przyzwolenie, jak jesteś dużym kanałem, na to, że od małych możesz, ale w drugą stronę nie. Nie rozumiem tej sprawiedliwości. Tu chyba będzie, że Lisette będzie mogła... Lisette, zeżrzyj to wszystko. Zresztą tak już tylko mówię. Żryj to. Siups, i ty chyba masz przerabiać teraz. Nie, to jest kryształ też, fuck. A czekajcie, a czy ja mogę go rozwalić? A to nie jest to? Czekajcie. Oj tam, ja widziałem trzy materiały o bobrach, nieważne kto pierwszy, ale ważna jest forma, u ciebie jest mega. No tak, no bo to nigdy nie chodzi o to, tę samą grę to sobie niech każdy kto chce nagrywać, chodzi o pomysł. No, no to nie jest takie, że o, bo jak większy ktoś przed tobą nagrał, to na pewno ty nagrałeś tylko tego, że tam wyżej masz to, co ci pomoże, taki ten, nad to jest tobą. To. Tak, to jest to. I teraz będzie ten mózg taki dziwny. Tak, jest zjadany. Minerałki są zjadane przez Lisette. Tylko ten większy mi gdzieś spadł na dół. Teraz weź to znajdź, kurde. W tych ciemnościach. Nie, to są rybki. Trochę dupa w tym momencie. Teraz jestem śliczna. To może rybki, bo wtedy będą łatwiej pływać, ale chociaż nie. No, mogę komuś dać rybkę. I tak zostaniesz rozjechany przez walec drogowy. Tak. Gdybym chciał to zrobić u siebie, to okej, oni mi zwrócą, ale musiałbym mieć jakieś 400 zł luźne. Bo EKG i psychotesty na kierowcę. A, no tak, no bo ty teraz masz taką ten. Ciekawe, jak ci się będzie podobać, bo mimo wszystko, no to cały dzień w samochodzie, co nie pewnie? No w sumie to tak wygląda. Dobra, on może pływać. Bardzo smutno wygląda. Ja chcę Lisette, bo tutaj jest dużo... Co wyrzucasz, frajerze? Co za frajerze? Gdzie jest Lisette? Tam? Nie, to jest Gascon. Lisette tu jest. Dobra, bo my szukamy kwadratów, ale my przyszliśmy z której? Tu jeszcze nie byliśmy, tu są fajne rzeczy, widzę. O Jezus, nie możesz skoczyć, czyli musisz rybę zeżryć jeszcze. Na 10 godzin dziennie, ale nie cały czas, bo będę jeszcze targał te lodówki, pralki. Ale to ten... Czemu się odbijasz? Wow. Przepraszam. Pamiętaj, nerwus, jak ktoś nie dokupił ten wejścia do domu, to tam za odpowiednią kwotę możesz im pomóc ze swoim wózkiem. Siups. Nie spadaj. Siunie, bel. Jakie dupale tu są w ogóle. Siups. Nie. Siups. Dobrze, dało się. Tam kryształki jak ukryte. Mamy już 12, no to jak znajdziemy do wskrzeszania, to magiczna kredka będzie od razu wskrzeszona.
A to co to kurde jest? No bo teraz jeszcze ten lisie te przetwarza na... Tak, tak, to prawda. Dotarliśmy tutaj, dobrze. Zbieraj to wszystko. Tylko musimy teraz tak, wziąć ten kryształ. Znaczy kryształ. To trzeba będzie dać, kto chce być kwadratem? Gaskon. Ty masz fujarkę, dobra, będziesz fujarką. A, wywal to, lisiatę to se weźmie. Dobra, oddaj jej to. Ty se weź to. I stań się kwadratem. Uwaga. Pink. Piękny kwadrat z ciebie skaczący. Lisiette, ale tutaj halo, weź to zjedz. Dobra. I chodź kwadrat, idziemy stąd. Bo tu nie przejdzie, musimy naokoło biegać znowu. Ciup, ciup, ciup. W tych jaskiniach to nie ma żadnej muzyki, taka mroczno się robi od razu. Jestem kartonem. Ktoś musi. A, kurde, ryba mnie blokuje. O, fuck! O, wpadliśmy do dziury. Co ja teraz zrobię, biedny? Ty wyskocz. Dobra, oni się tepną raczej. Przynajmniej taką nadzieję. Chodźcie tu, frajery. Musimy iść w tamtym kierunku. Fajne są te zagadki środowiskowe. Czy w tej wodzie kryształu nie było? A może. Czekajcie, ja się zgubiłem. Skąd my przyszliśmy? Fuck, skąd my przyszliśmy? Jak się teraz... Nie no, stąd my nie przyszliśmy przecież. Tutaj masz takie półki, nie? Nie no, my byliśmy gdzieś tu. Pamiętam, że to było trochę po chwili, ta taka... No tu już nic nie ma. Tutaj, dobra, tutaj trzeba skoczyć jakoś. Ale tu się da? Da się, dobra. To najważniejsze. Dobra, panie kwadrat, chodź pan tu. Gdzie my potrzebowaliśmy tego miejsca na kwadrat? Cześć, zgubiłem się. To nie było ha tutaj. Że się nie witać teraz. Tu to ha było, co? Na zdrowie, tak, tu to było. K jest kwadratowy. Tu. Tego mi dajcie. Dobra, kwadratowy właśnie tutaj. Dziękuję za na zdrowie. Ooo. Czy zagrasz Holdfast? Nie. Holdfast? No, może się jeszcze kiedyś pojawi. Holdfast to jest nie to, co ty. Holdfast to jest taki ten... To z tym, taki banner. Taki Mordhau, ale nie Mordhau, powiedzmy. Siema, wielki... O Jezu, jaki ty wielki. Wink, wink. Uwaga, będzie gadane. Jak stoją. Ale nas jest mało znowu chyba, czy nie? The Trebom asked how they might survive the cylinder. And the elder replied, I can feel your fear, little ones. Ever since this cataclysm began, we have been seeking ways to stop it. But the cylinder is relentless and indestructible. It will consume everything in its path. So, perhaps what we need to do is go behind it. I have discovered a mutation that allows us to rise into the sky. You must seek a weeping tree from which grows a special fruit that floats as it becomes ripe. It is the key to the transformation I have undergone. With it, you can use geysers to float well above the cylinder's height. My only regret is that I have grown too old and weak to help you with this task. If you find any glimmer of hope on the other side, remember me. Farewell. Nara. Gdzie uciekł? Tu jest, jeszcze jest. Śmieszny jesteś. Dobre. Jeszcze mnie będą wysyłali na szkolenie z uprawień do podłączenia kuchenek gazowych i urządzeń elektrycznych. Nie wiem, jak przetrwam 2 dni w Łodzi. Niedawno byłem tam przejazdem i omal nie postradałem zmysłów. Oj, z Witoldem i Bejnem na piwerko się umówisz. Aj, nie będzie Nerwus. Powodzenia Nerwusku ogólnie, nie? Mam nadzieję, że będzie się podobało. Co ma się nie podobać, jak się będzie podobać? Tu jeszcze nie chcę. Co my tu mamy ciekawego? Tam jest wyjście, ale czemu ja mam wyjść?
Sadness and fear filled the Trebbums' hearts as they left the elders. Ja jeszcze nie wyszedłem. Mogę po coś tu wejść do ciebie tam do góry? Chyba nie. And they could not forget the thing they had seen lurking behind the silhouette. No to nic nie ma. Casting a dark shadow over this glimpse of light. Dobra, to idziemy stąd. Chodź. Jedzenia jest, piciu jest, wychodzimy. Więc czasu nie będziemy uciekać od razu. Press enter. To, że właśnie, to żebyś tolerował, jak mówisz, że podobać się nie musi. Ten zniknął. Czy ja aby ci służyć? Dziękujemy, Decker. A nie, anonimowy. The cylinder would give them no other choice. Dziękuję, panie anonimowy Darczyńco za sprezentowanie Deckerowi Subika, chociaż pan Tomasz się od razu pojawił, to ja chyba wiem, kto jest tym anonimowym Darczyńcą. Albo Hochland też, a nie ty? Tutaj. Dobra, bieraj to w każdym razie. Jedzone będzie. Dobra, to przyznawać się, kto jest anonimowym Darczyńcą. Anonim. Tym razem to nie ja. Kto tu jest taki anonimowy? Zaraz będzie, a to Sobiski, bo nie wiedział, co zrobić, żeby mu się wyświetliło, że to on. Tam jest miejsce na jajo. Ja se zapiszę tu ogólnie. Ale tak, działa. Jeden sub też działa już, jako no to ten fajnie. Gift. Naprawiłam. To ten stworek taki kwadratowy, no taki ma kwadratowy łeb. Kwadraty są też potrzebne w tym świecie. Taką mu umiejętność daliśmy, powiedzmy. Dobra, nie wiem, kto tutaj. Lisette, ten razie nie masz potrzebne, bo minerałów nie znajdziemy. Ty masz w sumie trąbkę, skakać możesz, to będę tobą sterował. Tylko, że tu jest zima, musimy przejść przez zimę. Ja nie widzę. A czekajcie, miejsce do wskrzeszania gdzie było? Ja się cofnę chyba. O miejsce do wskrzeszania da nam możliwość wskrzeszenia magicznej kredki. No i na Manika też masz już hajs. Ale coś czuję, że już nie mam miejsca na ten drużynie. A, przydałoby się ta jaskinia odlewelowania, co? No, pamiętam, co kilka takich poziomów się pojawia. Gdzie ja teraz jestem? No prawie. Rąbimy, tam to jest. Coś tu biegnie wielkiego. W moim kierunku. A jak kwadratowy stworek się turla? No tak. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale no, tak się turla. Oszukane coś. Troszeczkę. Spadać. Siups. Kurde, głodni się już tu robimy. Interact. Witam, Antoni. Witamy. I maszynista, kredka jest za 5. Enter. Wstrzymać trzeba. Jee, magiczna kredka powróciła. Czy maszynista Maniek może powrócić? Nie, właśnie, już jest limit miejsc, niestety. Ale magiczna kredka powróciła, jesteśmy zadowoleni. Wszyscy oczywiście, prawda, moi drodzy? Wszyscy się cieszą, że magiczna kredka powróciła, mam nadzieję. Siups. Goni nas coś? Nie powiedziałbym, żeby nas coś goniło. Dobra, tu jest do wskrzeszania, znaczy do wysadzania. Świecenie się mi daj. No ale nie mam już tego. Co ty, kurde? A, mamy jedzenia, ja kurde myślę, co tu zrobić z tym, że nie ma jedzenia. Dobra, zeżyć wszystko. Te jaja dają nam pićku. Spadaj stąd. Dobra, jedziemy w tym kierunku. W sumie tu jest blisko, może tu się uda. Zapiszę. Jest. Tak wprost, na wprost prawie, że lecimy. Ja się najbardziej cieszę niż wiedział wojny, no dobrze. Ferajna, lecimy byczusie. Czy się uda? Są kwadraty, ale czy są też trójkąty, bo może w podstawie... O, ale mnie zrobili w bambuko. Ale mnie zrobili w bambuko. Płyń, rybę bierz może. Kto ma rybę? Gegul? Albo bierz nim teraz. Kto nie, ma kto ten? Miał rybę? Kurde, kto miał rybę? Ty? Ktoś miał rybę, ale... Bierz kim, ktokolwiek nie ma ryby i z ryby zeżar. Lisiette.
Ale ja tu nie... Czekaj, ktoś tu był, czekajcie, zaraz się dowiem, kto miał rybę. Ten ma płetwy, Gegul ma płetwy? Nie no, Gegul ma płetwy. Nie? Gegul. Gegul, płyń. No on ma płetwy, ale jakoś nie widzę, żeby on szybciej płynął. Fuck, ale mnie zrobiło w bambuko to. Czy jednak tamto jest bezpieczniejsze? A coś te płetwy nic nie dają, bym powiedział. Nie! Manual save był najlepszy. To zrobiłem manual, czyli tędy nie. Musimy iść na drugą wieżyczkę. Okej. Okej. Zrozumiałem aluzję. Tamta druga wieżyczka jest lepsza. To się rolujemy kwadratowo. O, może on jakoś pod wodą pływa? Może? Cholera go wie. Tu to chyba nie. To tam jeszcze dalej trzeba. Fuck, uwaga na tego tu. Na mapę musisz zobaczyć. Znaczy... A, no w sumie... Ja to głupi jestem. To tutaj przejdziemy. Tylko, że tu jest zima. Musimy poczekać. Sobie zapominam, że to się oznaczone jest. A czy ta mapa nie jest jakaś zbyt ładna, bym powiedział. Jak na to, jak ta gra wygląda, to ta mapa taka... Taka... Błagam, Nlolek, hejo, witamy. Nułek, 5 złotych. Hecho. Hecho? Co? Jaki nułek i jakie hecho? Co ta pani pijana, pani Iwona? Jakie hecho? Jak tu hejo jest. Dziękuję za 5 złotych w każdym razie. Dobra. Ciśniemy tutaj przez zimę. Może nie będzie tragedii. Czy to nie było po prostu skakanie z wody? Może? Nie wiem. Już teraz tego nie sprawdzę. Dawać, przez zimę lecimy. No, co mnie odbiło? Czekaj, weź tu jeszcze pozbieraj, co się da. Przyda na przyszłość. Dobra, jesteśmy blisko. Siups. I chlups. Dobra. Stój już. Zjedz sobie co nieco. Podraw się po nas, kurtelku. Karton powinien mieć więcej slotów. Czemu tu taki zapach, jakby coś się robiło dobrego do jedzonka? Robi się to nie dobrego? U nas. I magiczna kredka jak wystaje z tego wszystkiego. Pytam się jeszcze raz, Gimli, bo nie przeczytałem. Czy widziałeś ten zdjęcie na Instagramie, co na jutro jest przygotowane i czy ty sam się przygotowałeś? Gimli, taka świnia, że nie czyta? Znaczy, ja nie przeczytałam, ale Micha nie odpowiedział mi na to pytanie. Co za świnia z Gimliego? A tego nie bierz. Co my tu robimy w tym świecie? W tym świecie... Hej, witam Stacho. Witamy. Odpowiadałem. No to mówię, że nie przeczytałam, więc poprosiłabym jeszcze raz. A to my takie chamy jesteśmy, nie czytamy, co Gimli pisze. Ach, ktoś musi być hamem. Near the mysterious tree that was supposed to find. But the voice and their memories encouraged them. It was wise in matters of root and rock, and it could sense the soil under their feet changing. Step by step, they were getting closer. Closer. O nie, żygacz tam jest. Że jutro wyjątkowo może uda mi się nie być spóźnionym. A to wiem! A myślałam, czy się przygotowałeś, w sensie, czy też masz słodyczki z Harry'ego Pottera. A widziałeś zdjęcie na Instagramku? Kto nie widział, zapraszamy na Instagramka. Gdzieś tu na Twitchu też jest chyba link. Na YouTubka zawsze jest w opisie. Coś tutaj dyszy? Czy to było tam u góry? Był ten żygacz chyba. Czy ten żegacz może mi pozabijać moich chłopków, jak oni zostali na dole? Kurde, tu się lisietę by przydała. No to może wy... Ale on ma dużo miejsca w brzuszku. Ale lisietę jest od jedzenia minerałów. Możesz chochlem wywnioskować po pierwszym zdjęciu. Co robiło to? To chyba od sekretów było? Siknę tam, nie siknę tam, za wysoko. Za wysoko do sikania. Jakoś tu.
A nie, to chyba nic nie robi jednak. Kiedy skończysz live'a? Nie wiem. A co, nie chcesz, żebym miał live'a już? Czy tak? Każesz mi skończyć? Ciups. Jeszcze jakieś minerałki? Tu są jeszcze jakieś minerałki. To bierzemy. Ile się tylko da. Ile się tylko da. Tera, 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 tera. Więcej kryształków daj. Ciups, zebrane. Ciups, zebrane. Skrzynia. Co tam dajesz, skrzynia? Dobry. To musi przyjść ktoś, kto jest... O, magiczna kredka jest pusta. Gagik, pozdrowienia są za Lutelcoin. Oj tak. Nie ma zarabiać pozdrowień będziemy. dla osób, które nie oglądają live'ów. Dobra, zjedz to. Wodę i żyćko sobie zostaw. Chyba z żyćkiem u nas jest całkiem, więc raczej to nie ma sensu. Lisiette, zbieraj tu jeszcze co możesz. O ile możesz? Nie możesz? Może jakieś inne pewnie. Nie pozdrowią mnie. Dobranoc, Michaelman. Dobranoc. Dobra, weźmy sobie... No, to tam już nic więcej nie ma. To zrobiliśmy, to tam idzie... Tu jest... Możemy, ale nie mogę kupić, bo i tak już nie mam miejsca. O, ktoś tu jest. Tak czy siak. Grotul. No tak, leadershipa. To muszę znaleźć tę świątynię, która ulepsza. Gdzież ona może być? Może... O, tu chyba będzie w sumie. To leadershipa zwiększymy. A kiedy będzie spore? No nie wiem, jak będzie na kanale, to się dowiesz. No nie wiem, byczku, ja nie wiem. Czasami ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, bo nie wiem. Ja nie mam rozplanowanego sobie na cały miesiąc planu filmów. Zacznij nagrywać jedną grę, no to będziesz miał plan. No właśnie. Wpadnę na ciekawy pomysł, twierdzę, chcę sobie zagrać w spore, to się pojawi. Nie umiem tak planować do przodu. Co to jest? Więcej wody? Nie. Co to za rok w tej grze? Jakiś jest. Elisette, chodź, bo tu są jeszcze minerałki. Chociaż nie wiem, ty jesz? Nie jesz? Przecież ona nie jest zainteresowana chyba. Chociaż nie, to zaczęła jeść. To jedz, 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 jedz. Przecież dużo, miała 20, już praktycznie ma porobione większość. Dobra, Anzar, chodź, idziemy do której walczycie? Nie wiem, no kiedy mamy czas. Właśnie. Activate. Tu co jest? Więcej żyćka. Mimo wszystko to się przyda, więcej żyćka. Dobra. Kryształki pozbierane będą. Proszę się przesunąć. Na pewno nie masz, nie oszukuj. Znaczy no, ja mam listę premier albo czegoś, ale wiecie, później na przykład ten ktoś da wcześniej jakąś grę, albo okaże się no niezaciekawa gra, no to bez sensu ją pokazywać na kanale, no, ale... Jeżeli chodzi o jakieś, w tym tygodniu będzie to, to i to, to nie ma czegoś takiego. No nie ma, nie ma. Siups, siups, siups. Ale tam został jeszcze. Leadership, o, dawaj leadership. Level 4. Nas już 10 potrzebujemy. Jak tu posiedzisz trochę, no to pewnie dostaniesz w końcu. No sprawdzę, tu jeszcze są. I tu co mamy? Tu mamy jedzonko. Na live'y, no to staram się w niedzielę tydzień przed, no to tak, ale no to live'y, no które nie są wymagające. Zaplanować sobie live'y na tydzień, no to jest nic. Weźmy sobie Lisiette, bo tu chyba jeszcze są minerałki. Siups, dobra. Czyli tu już zebrałem, czyli tutaj jeszcze, no ten woda nie. Żołądek jeszcze by się przydał, ale Lisiette musi tu pozbierać trochę minerałków. Ale masz tu dużo jeszcze tych kryształków, więc... Wywal tego jednego grzyba. Grzybole będą jedzone. Dobra. Siedzę, zbieraj. Siups, siups. Trzy. Cztery. Pięć. Siedzę, żyje na kamieniach. No weź to, halo. No. Siedzę. Wzięła to, czy to spadło gdzieś? Poleciało. Siups, dobra. Ile chciałbyś mieć subskrybę na YouTube, a ile na Twitch? Nie wiem. Tyle, ile mam, jest git. Jestem zadowolony. Dobra, bieraj to. Mógłbym powiedzieć, że milion, no, ale zrobić to jest kolejny raczej... stream z tej gry? Tak, w sobotę będzie. Tak, tak. No dzisiaj raczej dojdziemy do tego momentu, kiedy skończyłem, jak nagrywałem to na główny kanał. Tutaj się kończyło demo jakby.
będzie platwis, jak gra nam powie, dziękujemy za grę, więcej nie oferujemy. Kurde, tam jest jakiś mega wysoko. Tam jest jakiś mega wysoko, nie jestem w stanie się do niego dostać. Tu coś jeszcze spadło, to wezmę. Mamy 6, mamy 7. Dobra, ja biorę jeszcze jedzonko. Żeby był większy brzuszek. Dobra, mamy większy brzuszek i spadamy stąd chyba. Mega jachu, ciebie nie chcę, Gascony, to jest moim ulubieńcem chyba. A o ile zwiększyłeś o jednego... Leadership o jedno zwiększyliśmy, ale nie wiem, czy to daje jedno miejsce. Znaczy... Ja ci powiem dopiero, jak kogoś znajdziemy, bo to jest najłatwiejsze do sprawdzenia. Tak to nie wiem, gdzie to mogę sprawdzić. Więc wychodzimy stąd już raczej. Wychodzimy. Navi-davi. Restu continue. To kupujesz, czy wykluwasz? A co za różnica? To można kupić. Jeśli, ale ja mam dwa, nie wiem za ile gościu chce się dołączyć do przygody naszej. Zobaczymy. Ale tak naprawdę powinien za darmo, no bo niedługo go walę. Trzy chce i pięć jeszcze jakichś kwiatków. Znaczy Lisette ciągle robi, dobra, te, ale jakie kwiatki to są? To są te dzwonki? Tak, a nie ma któryś z twoich tego? Nie wydaje mi się. Nie, my jesteśmy tacy puści trochę. A co? Dobra. To Lisette, dawaj. Gdzie ty jesteś, Lisette? Ile ty tam jeszcze przetwarzasz tych kryształków? Dawaj, dawaj, dawaj. Są trzy. Czy możemy? Co zrobisz za 500 zł? Twoją starą wyry. Uwaga. Patrzcie. To już... No okej. Okej. Kto da 5000? Pomijamy kwestię. Kto da 5000, to zostanie nazwany. Yes, Sobiski dał radę. Enter. Sobiski. Sobiski. Proszę, Sobiski. Gratulujemy dołączenia do naszej wspaniałej rodziny. Anzar, skaczesz, ale ty nie masz fujarki. Gascon. Chodź, ty masz fujarkę. A, zbieraj trochę jedzenia. Kredka ciętej riposty. Za się będę ten. Brzuszek dobranoc, zwiększony. Dobranoc. Możemy najeść porządnie. To nie było miłe? A pytanie, co zrobisz za 500 zł, jest miłe w którymkolwiek momencie? No traktujesz Lutela jak jakąś małpę, która za pieniądze ma skakać? No to też prawda. Ale to zawsze nie miłe jest tylko YouTube. A ty możesz wszystkie pytania zadawać i fajnie. A co byś chciał, żebym zrobił za 5000 zł? Nic nie zrobię, podziękuję i tyle. Byczku. 500 zł, jak coś to było. A, okej. Okay. Witam, ork. To tym bardziej. Dobra, rozumiem, że tu... Nic nie ma i teraz mamy mega daleko. To prędzej chyba tutaj pójdziemy. Czyli tam musimy iść. Tam powinno być bezpiecznie. Boli was wielki Lutel? Życie sobie ułożę. Kaj, on wielki. Ale muzyczka super, super. Powtarzam się, ale super. O nie, żygacz. Czyli tu, tak? No i prosto i będzie git. Dobra, zapisz to i lecimy z tematem. I siupsamy. Siupsamy jak najdalej. Czy jak ktoś się spóźni, wybieram przeze mnie płyn, są zwracane czy przepadają? Nie no, zwracam. Tylko zwracam. Pierwsza osoba ten. Ej, oszukali mnie? A nie, to muszę tak jechać. Może ktoś mi tam nie spadł. Siups. A, my trochę się uleczyliśmy, niebieski to lecimy dalej. Niebieski sprinta ci oddaje, to może przejeżdżaj właśnie przez te. No tak, 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 to prawda. To prawda. Ale raczej mamy przewagę. Co tam lata, widzicie to? To było? Ja tego nie pamiętam. Uwaga, nadlatuje! Jakiś smokur. Pamiętam to chyba. Kurde, to jest coraz bliżej. Dlaczego nie zbierasz przyjaciół? O kurde, to jednak na styk jesteśmy, fuck! To jednak na styk byliśmy.
Najdłuższy film, ile montowałem? To był ten z tego. No były jakieś tam 7-godzinne, 6-godzinne. Nie no, montowałeś to najdłużej ten z Heroesków film... tam jakąś mapkę robiliśmy? Jakąś mapkę z milionerów, ala, w sensie 1 z 10. Aha, no ile najdłużej montowałem, to tak, ale sama nagranie nie było mega długie, ale no najdłuższy montaż to szedł mi no, rzeczywiście na montowanie tylko 1 z 10. Trochę kilka dni montowałem. To był jednak 20-paru-minutowy film, chyba 21 minut 37 sekund wyszło. Pamiętam, że to była największa frajda tego filmu dla ludzi, że miał tyle minut i sekund. Dobra, próbujemy jeszcze raz przez to niebieskie przejść i tam ciągnąć do kolejnego niebieskiego. Ze wspierającymi, no ze wspierającymi teraz ten. Będziemy, zbieramy powoli na edycję Twitchową. Milionerów. Tak, milionerów, żeby... Macie ten pasek po prawej tak, u góry. Żeby więcej osób mogło wziąć udział, więcej trochę nagród też będzie dzięki temu. Mniej więcej niebieskiego już nie ma. Czy jest taki film, z którego jesteś najbardziej dumny, a z którego najmniej, a który możemy obejrzeć? Najbardziej dumny? Jakieś wyzwania podejrzewam. Może. Nie wiem, czy to 1 z 10, Boże, co tam mieliśmy jeszcze? Awantura o kasę? Czy to były dobre filmy? Nie, to Awantura o kasę miała te 21 minut 37 sekund. To I były tak, dobre awantura filmy. Awantura o kasę to była ten. Wszystkie wyzwania, jakie tam robię, były fajne. Najmniej dumny. Jakiś stary. Ten na kanale Stronghold.net. Z Akki jest filmy najmniej bzyka. Dumny. Żartuję, bzyku. No dobre. Jesteśmy w Nowym Świecie. Witamy serdecznie. Woda nam się kończy. Nie no, demon. Możesz sobie wspierać, gdzie chcesz. Ale nagrody za wspieranie na YouTube zostają tam. A na Twitchu postaram się w końcu zorganizować wam troszkę inną nagrodę, ale to potrzebuję sprawdzić, czy jestem w stanie w ogóle to zrobić, to co mam w głowie. Dobre, co mamy po tej części? Ojeju, tu już jest woda wszędzie, a ja wiem, co to oznacza. YouTube to nie jednak taka prosta sprawa. Znaczy, no zależy, z jakiego powodu się przyszło też na YouTube. No, uwaga, bo ja chyba wiem, co tu się wydarzy, tylko podejdę wpierw do tego światełka. O nie, no tutaj nas skanują. Co to było? To były sekrety? Lutelu, a co ty tak na to, żeby raz w tygodniu robić stream urodzinowy? Można. Witam, Dexterku. A, trzecie oko. Witamy, Dexter. Dobra, musimy się dostać jakoś do wody, tylko że tam jest ten frajer, który nas szuka. Nie no, demon, dużo na przykład wspierających z YouTube obecnie jest po prostu subami z Twitcha. Wiadomo, że no tam niektórzy już znają się po 3 lata, no to potrafią sobie więcej pozwolić. Ale na przykład są nowe osoby, które dopiero dołączyły i radzą sobie i potrafią się dogadać z innymi, więc na spokojnie. Was this one of the cylinder servants? Hey! The ones the elder had warned them off? Świnio! Terrified the Trevor. Kamibale nam zabił. Even the serio? Ta. Ty, on ma 3 nogi. The Trebam remembered the creature's name. It was called the Mathematician. Matematyk. Z pupcią fajną. No nie, Hamibala nam zabił tamten frajer. Chyba tylko jego, co? Dobrze, że nie Lisiette. Chyba tylko jego. Dobra, ja muszę ogarnąć wodę. Tam jest woda. O nie, tu jest jeszcze ten frajer jeżdżący. Hannibal i tak oszukał, nie szkoda mi. Muszę się do wody dostać. Matematycy są zazwyczaj przystojniejsi. Mówisz o księciu z bajki. Skoro mowa o urodzinach, chciałbym się pochwalić, że w niedzielę mam urodziny. Ja wszystkiego najlepszego już teraz ci życzę. Nie, widzi nas. Szybko, tylko chcę wodę. Dobranoc, Kleksu. Dobranoc, ja też tu... Matematyk nas widzi. Czy on na mnie idzie? Siema, matematyk, gdzie idziesz? Czy on sobie stąd idzie po prostu?
Okej, okay, zacząłem piąty miesiąc wspierania na YouTube, a dziękujemy, Tomas. Matematyk se poszedł. What? What lay behind the cylinder? Good question. Czym jest ta gra, byczki? A to jest do wody. Musimy uważać na te jeżdżące frajery. Tam coś szuka nas. Musimy się przedostać. Ja wiem, gdzie ja mam iść, ale jak tam się dostać? Tam byśmy mogli. O Jezus, uwaga. Wow, uwaga. Uwaga, moje chłopki, nie pogińcie, bo będę płakał. Co was this strange groove in the ground? It seemed artificial, like something made to contain water. No. But all it contained were these large rolling machines. On tam jest. Who had built these things and why? They were not servants of the cylinder, that much was clear. My mamy tam iść. Ale jestem ciekaw, czy coś tu możemy znaleźć. No tam jest na pewno ten chłop jeżdżący. Czy on sobie czegoś strzeże? Czym jest to miejsce? Czym jest ten świat, byczki? Jaką najbardziej lubisz czekoladę? Dobranoc, kotku. Dobranoc, z orzeszkami. Może najbardziej. Siema, byczku. Aha, utknąłeś. Siema, ja nowy. Witam, prawo Pascala. Witamy. Co u ciebie? Dlaczego jesteś nowy, a nie stary? Nowy, w sensie ten, na Twitchu dopiero poznajesz? Czy pierwszy raz przyszedłeś z YouTube'a? Ciup. Może kolega nie wie, że YouTube wielki, potężny. Dobra, możemy iść tutaj chyba, bezpiecznie będzie. Chociaż tam coś leci w naszym kierunku, fuck, spadamy. Dobra, i tu mogę na to wejść? But why? Tu jest ten wunsz jaki. No tam lata i nas szuka. Gdzie my kurczę? Gdzie my jesteśmy? Co to za świat? Tam masz dziada do kupienia chyba w tym jaju. Gdzie? Tam jest takie jajo, nie widzisz? Jak patrzysz na wodę przed siebie. Na wodę przed siebie? O Boże, gdzie? W sensie mówisz o tym dużym jaju? No to tam. To tam nie jest ktoś do kupienia? Nie, zobaczymy. Teraz tam podbiegnę. Zjedzmy do końca tutaj, dobra. To chyba poza kanibalem nikt nam nie zginął. Z zaskoczenia zginął, bo tam ten kurde była cutscenka, a ten chłop przyszedł i nas zaciukał. Ten zębaty. Ten właśnie, co tu jest. Tu było to jajo. Gdyby widz spotkał cię na ulicy, jak byś zareagował? Zależy, co byś zrobił. No ja spotkałem paru widzów już. Po prostu siema powiedzieli. Niektórzy się spytali, czy jestem Lutel. Inni ogarnęli, że jestem Lutel. No się przywitali i tyle. No chcę 6 grzybów. Co trąbisz? Nie masz ich wszystkich? Chyba nie. Nie wydaje mi się, żebyśmy... A poza tym 3T, a mam tylko jeden. Na razie nie mam kryształków. A. Na razie to sobie nic nie zrobię tu mądrego. To musimy iść dalej. Zjadł. Tak, dokładnie. Dobra, pójdę zobaczyć, co tu jest. Chciałbyś być zjedzony przez Lutela? Do lubyś zmusił. Ty to... Ty. Na razie to jedynie widzowie, jacych jakkolwiek mówili siema, znam cię, to byli... Albo w McDonaldzie, albo w KFC tam pracowali, no to wiadomo, nie była jakaś długa rozmowa, tylko siema. Znaczy się, jak jeszcze byliśmy kiedyś u moich rodziców. No ale to tacy, co tylko tam później gdzieś mówili, że widziałem cię Lutel gdzieś tam, coś tam, ale tak, żeby pogadać, no to tylko w McDonaldzie, KFC podchodzi. Znaczy, no nie podchodzili, tylko obsługiwali nas i przy okazji powiedzieli siema, wiem, że jesteś Lutel. Ale było kilka razy, gdzieś tam byliśmy, na przykład w Sopocie też raz byliśmy i później ktoś napisał pod komentarz pod filmem, że siema, widziałem cię w Sopocie. No ale to nie była osoba, która podeszła, nie? Jak tam byliśmy rzeczywiście. Spoko się ciebie ogląda ogólnie. A dziękuję.
Skoro spotkałeś kilku widzów, to czy któreś spotkanie było żenujące, może jakieś było niezwykle miłym zaskoczeniem? Nie, no były takie normalne, no, tylko mówię, no osoby usługujące w KFC czy McDonaldzie, jak wjeżdżaliśmy tam samochodem, no to tylko siema, to mnie ktoś zapytał raz, czy czasem nie jestem na YouTubie, inny bez pytania od razu stwierdził, że jestem Lutel i tylko powiedział, że mnie ogląda. Był jeden wspierający, który czasami w Knights and Merchants z nami grał, to też tam w McDonaldzie pracował. To pamiętam. Czy po coś tu wchodzę? Ciekawe, czy zniżkę dali na kubełki? Niestety, żadnych zniżek nie było. Lutel ma mało rozpoznawalną twarz, co mnie to każdego dnia na streamku dziwię się, kogo oglądam. Dobrze wiedzieć. Skąd wiedziałeś, że to on przedstawił ci się nikiem? Tak. Tak, tak. No nie tak, siema, jestem tam nick, tylko no, wytłumaczył, o co chodzi i ja się spytałem, jaki ma nick. Jestem nikt. No tak, dawaj do mojej galerii, to ci luo ogarnę. Co wy kurde robicie, byczki? Jakbym spotkał Lutela i zaprosił go na oblężenie Akki, to by się zgodził? Być może. Co jest? Ja czegoś nie rozumiem. Czemu to mnie odrzuca? A ja wiem, bo ja potrzebuję... jesteś? Ja potrzebuję tu, tego. To potrzebuję. Ale może to ktoś inny weźmie. Albo dobra, Gaskon, ty się... Nie, gdzie jest początkowy nasz kolega, Gegul? O Boże, Gegul, ty nie umiesz skakać. Ej, weź się zabij. Gaskon to weźmie w takim razie. Spadło? To jest to? A, mamy to. Witam, Joey. Witamy. Dobra, rozwaliło się. Towarzysz to szybko awansuje, już galerię ma. Ej, uwaga, będziemy teraz coś, tacy, że możemy latać. No my przestałem być kwadratem chyba. A właśnie, zapomniałem. To był może błąd. No ale dobra, i teraz kolega jest baloniasty. Komu możemy jeszcze dać baloniastość? Kredka, chcesz być baloniasta? Nie, bo cicha, zabierze tego żółwika. Już jedyną rzeczą z YouTube'a, za którą tęsknię, to przezroczysty czat na streamie. A co na telefonie, jak odwróciłeś ekran, to ci się pojawiał taki przezroczysty czat na ekranie. A. Dobra, no to teraz chyba kolega będzie mógł latać. Kurde, człowiek pół roku nie grał w to, już nic nie pamięta, mówiąc szczerze. Nie jestem już kartonem. No, ale by się przydał pewnie taki karton. No to Lutela zamień w karton. I tak nic z nim nie robisz już od dawna. No, ale nie mam teraz tego. I musimy tam polecieć. Czy tam jest... Co tam? O, fuck. O, grube bulwy. Trochę mi nie wyszło. A czemu się nie ruszasz? No bo chyba nie mam się ruszać, dopóki nie wzlecę wystarczająco wysoko. Znaczy nie, no możesz się delikatnie ruszać, żeby jak najwyżej polecieć. Chociaż dobra, teraz leci, ale spada. To coś mi tu nie wychodzi chyba z tym. No bo ja spadam. Za nisko jesteś, a tam przede wszystkim to masz przy wężu, masz do góry, możesz polecieć. No po co to jest? Może do tamtego? No żeby nauczyć się albo na to coś wejść. Spróbuję wejść tutaj, na ten budynek. Co wy chłopki robicie? A tu nic nie ma chyba. Tam skrzyna jest. Na samej górze? Nie, tu gdzie lecisz. Nie. To nie. A myślałem, że to skrzynia jest. Nie, to jest takie o. No dobra, jak jest przy... A, jest przy tym. Dobra, to idziemy tam. I siups. I chlups. I się odbiliśmy, dobra. I teraz tu? Czy ja jestem jako gruba burwa? Burwa. nie, wybieramy ten... osoby, które za punkty kanału wykupią, jak jest nowa, ten, nowa postać. Tak. I lecimy, dobra. Jak się nie mylę, to chyba tu gdzieś był koniec w tym demie. A nie, już muszę przelecieć całkiem. Chcemy mam rolować do góry? Even with the ability to float, overcoming the cylinder would have to be done very carefully. Czy on już jedzie? What they needed was a geyser that was well positioned close to the cylinder when it lay still.
or their plan would never work. Co wy pieczki robicie? And meanwhile, they would try not to think about what sort of monster could kill one of the flying serpents. Okej. Okay. Dobra. A to chodzi o to, żebyś się przedostał teraz na drugą stronę cylindra. No. Ono się... Ej! Czemu ty spa... A, tu masz lecieć, dobra. O nie. Oby się udało. Możesz się cofnąć jeszcze raz. Dobra, no? Jest, spokojnie. Daliśmy radę. I teraz Haruś. Ale i tam poleciały frajery. Wylatujesz za szybko z tego powietrza. Może być. Dobra, jest, nie ma tragedii chyba. Siups. Dawaj, roluj się, a nie w miejscu stoisz, frajerze. Dobra, dawaj, biegniemy. Rolujemy. Pełny brzuszek nie jest, ale nie ma tragedii brzuszkowej, tu są jakieś zwłoki. Kiedy przechodzisz na drugą stronę tej rolki, no jakby trochę już gra sugeruje, żeby niedługo to zrobić. Ta. Gdzie są moje frajery? Są, dobra. A tam jest ten latający coś. No, przeszliśmy dalej. Zaczynam przeczuwać, że trochę demo jest całą grą. To po co by to było, nie? Jakby tak będzie, jak tak będzie, to się zawiedziemy mocno chyba. Dobra, zatrzymało się. I tutaj mapa... się kończy. Nie, tu jest do wskrzeszania, ale nie mam kryształków, żeby wskrzesić teraz. No i to jest ta część, ja tu byłem, pamiętam. Rzeczywiście, ostatnio my lecieliśmy. Ale może coś tu se zjemy, bo tu jest zima wszędzie. O nie, tam jest jakiś... tego nie pamiętam, stwora. Co to kurde jest? Siema. Dziwny stwór. Czy przejdziesz na tym streamie? Niestety nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem o tej grze nic. Może futro? No może futro by się przydało. A tu nie ma jedzenia nigdzie? No to jest tylko ten frajer. A może dwie trzecie fabuły to jest po drugiej stronie cylindra? Może. Dobra. W każdym razie bierzemy pana balona i spróbujemy. To biega. Bym powiedziała, że niektóre te potwory to jak w tym w The Forest wyglądają. Mówisz? No i spróbujemy tam się dostać. Nie spadaj z tego, masz tam być w środku. Dobra. Dobra, poprawimy trochę mikrofonik. I tak ten świat wygląda. A jaka jest w skrócie doczesna fabuła? No, mamy się dowiedzieć na temat tego, co się dzieje w tym świecie. Mamy uciekać i zawsze zapalać te kolejne za nisko chyba. Chociaż... Dobra, jeszcze jesteśmy na tym. Siema byczki, czy jesteśmy gotowi, żeby tam zejść i zobaczyć, czy się stanie to samo, co było w demie? Czyli koniec gry? Nie wiem. No wtedy jak cię zeżarło, to był koniec dema. No koniec dema, ale może teraz coś się stanie innego, jak nas zeżre. Czy jesteśmy gotowi? No to jest ten latający, nie? Może jednak tym razem go tu nie ma? Nie, idzie, no dobra, idzie chłop. Siema. I co? Ej, nie mogę kamery zmienić. No, jak fokusuję się na tym gościu? No.
On się do innej krainy przenosi. Okej. In the dream inside the strange giant's mind, the voice that spoke to the Trebum seemed different. It was less like a memory, more like something alive. But there were so many other voices too, lost in this place. Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Jezus Maria, o Boże! Ja spierdziule, co się dzieje? O, na dwie osoby gra! O, dobra. I remember the mountains of my home, the vast forests, the clouds hanging low overhead, the cities in the valleys where the rivers ran. I remember the faces of my children and the songs we sang when the stars rose high. But I have forgotten the names of all these things, and slowly one melts into the other. Ktoś jest. My children will become mountains, the forests will become songs. And then all will become one and be nothing. Jezus Maria, jaka schiza, teraz się zgubiłem. Witam, Daro. Zgubiłem się. Nie, już się możesz do tyłu iść. O Boże. Bo wolę się nie ruszać, jak to się dzieje. Będę żygał. Czekajcie, my stamtąd przyszliśmy? No to są ludzie jacyś. Gathered from around the world, and its great observatories scour the sky for wisdom and beauty. That is where we first saw the new star. The new star. Weź tam, nie spadnij, frajerze, jeden z drugim. Each voice was a memory, a song from a forgotten time, slowly fading. Slowly fading. But some of these memories were Trebum memories, memories of things the Trebum had once been capable of. Perhaps, the voice suggested, these could be reclaimed. Krewniak, witamy serdecznie. I remember how our towers stretched out to the sky, yearning for the stars. They were symbols of our best and our worst. Jezus Maria. Ale i nie wiesz, czy za chwilę nie spadniesz sobie? Jaka dupa ci się zrobiła przez chwilę. For a world that was different. Then it came, and the towers fell, and there was no more. Ale wydaje mi się, że... Where are our voices now? Where are our songs? I only hear one, and it is eternal. Mamy tu wejść. Witam, krewniak. W końcu wbiłeś na jedną słuszną platformę. Old abilities. Stolen by the cylinder were finally restored. But there was so much more. The voice had answers, but it was weakening. Frightening as it was, the treble would have to come back. Dobra, i co nas, gdzie nas wywali? Nie no, to Luther przecież tak nie robi, to gra sama. A czy miało ostrzeżenie dla epileptyków? Nie wydaje mi się, żeby to się w ten... Czy on przesuwa to? This was a place of death and nothingness. There were no answers to be found here. The voice and their memories urged them to return to the lands of the living. Uciekaj teraz, chyba przed tym musisz się cofnąć tam z powrotem. Być może, czekajcie, zapisywać nie mogę. Anzar, weź to coś. Wziąłeś to? Ale to jest... Czy, kto to wziął? Halo? No, spierdzielamy. Boże, on jest szybki. Ale to nie w przeciwną stronę do... Do tego musisz pobiec jakoś. Do cylindra wrócić w sensie? No tak, no bo chodzi
No powiedział ci, że tu już nic nie znajdziesz, żadnych odpowiedzi. Nie są moje chłopki. Akurat tam coś było, to zniknęło mi. Ale sobie poszedł tak całkowicie. A tu może z tego źródełka weźcie kwiaty? Lutel jest w połowie, końcówka, czy to dopiero początek? Znaczy no 4 godziny jesteśmy tutaj, na tym mniej więcej chwilę przed tym demo się skończyło. Tak, no ja nie wiem nic na temat tej gry, więc... No ten kwiatek to było tylko jedzenie, nic poza tym. No to jest to do latania. Czy interesujesz się piłką nożną, jeśli tak, to jaki klub? Nie. Tylko ten, siatkówką. Dobra, chodźmy już latać. Przynajmniej nikt nam nie zginął. Czy chłop wraca? Chyba nie. A co za głupki, nie? Czy możemy przelecieć tu? Dobra. I lecimy, żeby tam się wrócić. Marka Gdynia. Obawiam się, czy czasem to, co się tam pojawiło, nie jest niespowodne. Ale nie, no, mogliśmy trochę ominąć. Daro! Daro, co tam Nervous. Czy wszyscy znacie to? A co tam się dzieje takiego zielonego na tym? Gdzie? Na wałku. Zielone na wałku? Nie widzisz takiego światła na tym wałku? No. I see no. A tu niżej, na środku. Tam na... To się ja odbijał chyba, wiesz? To się ja odbijam. Mi się zdaje. To muszę być ja. On wraca, on tam chodzi. Dobra, no tu będziemy wracać na ten teren. Tam coś lata? Ej, tam coś lata. Czy to ten biegacz taki dziwny? Dobra, to już dalej się nie da. Tam coś lata chyba. Nie mówię o tym. Witam, Channelku, ponownie. Ile dzisiaj przebiegłeś? Czy w szpitalu byłeś? Witamy. Tam, widzicie? Nie mówię o tym, co lata, ale tam. Tam jest jakieś... O Jezu, jest zimno. Gdzie jestem, że tu jest zimno? Lutelu, bo spadniesz. Ej, ale no bo mi jest zimno, bo... I tam było coś, co mieliśmy wziąć, ale ja wziąłem to Anzarem, a on tego nie ma. Chyba, że jakiś frajer inny to wziął. My tu zaraz umrzemy z zimna. No nikt tego... Anzar, kurde, frajerze. No to wskakuj tam jeszcze raz. Dobra, no będziemy szukać. No bo tam było to takie, co interakt mieliśmy zrobić. I ja zrobiłem interakt, coś z tego wypadło, Anzarem to wziąłem. No ale to nie, bo to zacząłeś klikać, a była jakaś kactenka czy coś. Czekaj, Anzar. Chodź tu, frajerze. Anzar, gdzie ty jesteś? Wszyscy jesteście tu na dole? Anzar, no ty miałeś ostatni, nie masz tego. No to teraz szukaj, no jak nie ma tego, no to nie będzie nagle miał. To był posąg i weszliśmy... Ej, to są w ogóle te... Kryształki tu leżą. Tu warto pochodzić chyba. Tam dalej nie pójdziemy, bo jest im zimno. To jest zwykłe jedzenie. Możemy sobie wziąć, bo jesteśmy głodni. W sumie głodni. To chłop przez cały czas skręca wielkiego kepsa z całego świata. Uuu. Smacznego. Nie no, ten twój gościu, że on... O, co jest? Co to chodź, to co? Okej, fajnie. Fajnie, dobrze wiedzieć. Co to kurde jest? Za długo to my tu nie zostaniemy. Dobra, uciekamy. Jest trochę problem w tym momencie. To są jeszcze kryształki do zebrania. Mam pewne skojarzenie, nie wiem czy odpowiednie. Nie, bzyk! Panie bzyku, nie! O nie, ktoś tam dostaje po dupie mocno. Ale jeszcze nikt nie zginął chyba. Może wymień na Lisiettę, bo ona jest najważniejsza w naszej drużynie. Mówisz? Ale Lisiettę nie może balonować się. Ale no, to może sobie dodać balonowanie chyba. Chłop jest za blisko, kurde. No może ja tam przejdę szybko po prostu i znajdę jakieś to... Bo to było... Bo dostaliśmy to... Gdzie to teraz jest?
To wypadło i ja to chciałem podnieść i wydawało mi się, że Anzar to podniósł, a to zniknęło. A może my to mamy, ale nie, no to przecież się pojawiało nam, że zimno nam jest. A już więcej nie widzę tych posągów, z których my to wzięliśmy. Wydaje mi się, że to zbugowałeś. No też mogło się zbugować. Trochę plot twist jakby się zbugowało. No dobra, spróbuję stąd spadać. Jedzenie ci się kończy. No wiem, właśnie. Dobra, spadamy stąd, trudno. Może coś szybko znajdziemy tam, gdzie jest zimno. Jak nie, to będziemy myśleć, co możemy zrobić. Tylko, że te frajery zginą. Weź ten! Lisietę! Lisietę, ona ci znajdzie to przecież. W sensie? No ona ma wyszukiwanie surowców. Ej, właśnie. Też prawda. Sobie mogę teraz to już zaznaczyć, czy nie? Nie, nie mogę. Kurde, głupki! Napierdziule. Gdzie jest Lisietę? Jakbyśmy jeszcze mogli tak w łatwy sposób ją skretka. A nie możesz przez ten? Przez ten, jakie wszystkie zwierzaki, jakie jesteś... posiadasz? O, ten też może. On to widzi, czekaj. A teraz nagle tu? Co? To chyba jest po drugiej stronie w takim razie. Czekaj, może wymienimy tego... On nas widzi, czy nie? Część tak, musisz zejść i szybko spaść tak naprawdę. On się zbugował? Bo to nagle się pokazuje, że tam. Dobra, to możemy chyba stąd pójść. No już mam w pupie pod ziemią? Nie, tak. Nie, to raczej po drugiej stronie. Dobra, chłop się chyba zbugował, ma nas w pupie. Tyle dobrego. Lecimy, dawaj. Dobrze, że ty możesz latać. O, chłop już nie jedzie za nami. Jak się wystraszyłem, jak to się pojawiło, masakra. Nie wiem, kto wymyślał tę grę i te wszystkie stwory w tej grze. Horror może to nie jest, ale o Boże, jesteśmy głodni. Tu będzie problem większy. Witam, Ausen. Witamy serdecznie. Jakbyście tak mogli trochę szybciej lecieć do góry, to w ogóle byłoby cudownie. Aż się dziwię, że nikt nie umarł. Sabiski, będziesz pierwszy. No umrzeć nikt nie umarł. Jak mamy inwentory, to wszystkie chłopy są. Trochę życia potracili, ale żyją. Tylko, że zaraz umrzemy z głodu i będzie plot twist inny. O, ktoś z nami leci, jak miło. O nie, ruszył dupę. Fuck, on jedzie. Uciekać tam, maluchy. Maluchy, uciekać, on jedzie na was. Jeszcze trochę do góry muszę. Zostaw ich, frajerze. Nie patrz się na nich, to ich nie będzie bił. Jeszcze trochę. Dobra, teraz. Ale teraz w ogóle nie pokazuje, gdzie to jest. Wysoko jesteśmy pewnie. O, pokazuje, dobra. To leć tam po prostu, zjedz coś najpierw. To może coś znajdziemy na dole akurat. O Boże. Padel chyba jeszcze na żadnym filmie nie użył wulgaryzmu, na filmie nigdy nie zrobił tego, pochwyłem o mocy, jeśli ktoś zapił Lutela na tym, kiedy to w niekontrolowany sposób daje 50 zł do Nate'a. To z Conqueror's Blade w tym momencie. Dobra, już chyba jest okej, okay, ale głodni jesteśmy. Uciekaj! And pray that they could find help. Ale u nas? Nie wiem, ale muszę to wziąć i zjeść to szybko. Bo to mimo wszystko chyba daje trochę jedzenia, co? Czy niezbyt? Może nie? Nie, no trochę jedzenia tam dało. Dobra, ale już nie jest nam zimno. No to leć, zbieraj to. W tym momencie najważniejsze jest żarcie. To ja daję żarcie. Dobra, jej, jemy. Nie trąb. Dobra, jest. Żyjemy. Byczki, żyjemy. Czy to mogę zjeść? Mogę. Jemy wszystko, co się da. Co nam dają, to zjemy. Dobra, sytuacja opanowana. Miło i przyjemnie, możemy żyć w tym mroźnym świecie. A wy macie wspólny żołądek? Słucham? Wy macie wspólny żołądek? Tak. Wspólne pićku i żołądek. A ja myślałam, że to musisz patrzeć, czy wszyscy żrą i ten... Nie no, to było już zbyt wkurzające, jakbyśmy musieli na wszystkich patrzeć. Chociaż teraz im szybko spadło, co tu się stało?
Czekaj, tak szybko ten, ale teraz już jest git. Może jak jest zimno, to szybciej tracisz ten. Może. Może jakiegoś save'a. Dobra, ogólnie to myślę, że możemy na dzisiaj zakończyć nasze przygody. W sobotę będziemy kontynuować, ale jeszcze losowanko będzie. Tak. Jeszcze będzie losowanko. Dobra, zapisane to jest, więc żegnam osoby oglądające powtóreczkę. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, streamy są na Twitchu. Zapraszamy, link w opisie przy tym komentarzu. Pa, pa.